Witam serdecznie w kursie programowania najpopularniejszego języka na serwerze, czyli PHP. Obecnie prawie 80% wszystkich stron działa na PHP. Jest to również zasługa przede wszystkim bardzo popularnego skryptu WordPress, ale przede wszystkim zaletą PHP jest to, że jest darmowy, bardzo szybki i od wielu lat jest na rynku. No i oczywiście cały czas jest aktualizowany. Więc nie przedłużając, przejdźmy do pierwszej lekcji. Do programowania w PHP potrzebujemy dwóch narzędzi. Edytora, w którym będziemy pisali kod i tutaj skorzystamy z darmowego Visual Studio Code, jak i również potrzebujemy środowiska, które uruchomi nam kod PHP i tutaj najlepiej jak skorzystamy z gotowego rozwiązania, mianowicie z Xampa. Jest to cała paczka razem z PHP oraz bazą danych MySQL, więc wyszukajmy Visual Studio Code Download i następnie pobierzemy Visual Studio. Oczywiście to jest darmowe rozwiązanie, pobieramy dla naszego systemu. OK. No i oczywiście startujemy installer, kiedy się nam już tutaj pobierze. I wybieramy wszystkie standardowe opcje instalatora. Może być język angielski, akceptujemy licencję. Next, next. Next, zostawiamy tak jak jest, no i oczywiście install. I w międzyczasie poszukajmy Xampa, więc zapiszmy sobie Xamp przez 2P oraz download. Tutaj również potrzebujemy instalera. OK, Apache Friends, dokładnie tak. I pobieramy ostatnią wersję dla naszego systemu. I tutaj dokładnie jest ta sama sytuacja, kiedy wszystko się pobierze, to zaczniemy instalację. W międzyczasie Visual Studio Code nam już się tutaj zainstalował, więc możemy go uruchomić, OK. No i pobieramy naszego Xampa. OK, no to teraz instalujemy naszego Xampa. Jeżeli będziemy zapytani, czy mamy tutaj wprowadzić zmiany na urządzeniu, to oczywiście klikamy tak. Ten warning możemy w większości wypadków zignorować i następnie klikamy Next. Zostawiamy wszystko tak, jak jest domyślnie. Znowu Next, CXAMP. Jako folder, w którym będą nasze pliki, jest OK, ponownie Next, English OK, Next i tak dalej. No i teraz czekamy, aż wszystko się zainstaluje, troszeczkę to może potrwać. I na koniec możemy tutaj zakończyć instalację i automatycznie nam włączy się tak zwany control panel, z którego będziemy kontrolowali uruchomienie naszego serwera PHP, jak i również i MySQL. Więc klikamy Finish. I zobaczymy, jak wygląda ten control panel. Jest dosyć prosty. Zauważmy, że mamy Apache i MySQL i wystarczy, że klikniemy Start na Apache i na MySQL. No i jeżeli będzie na zielono, no to znaczy, że ten moduł już działa i w praktyce możemy skorzystać z PHP, jak i również narzędzia PHP MyAdmin, żeby mieć podgląd na bazę MySQL. I teraz bardzo ważna uwaga. Jeżeli nam tutaj na zielono nie zaznaczy się na przykład Apache, no to oznacza, że po prostu dany port, w tym wypadku 80443, na którym są serwowane nasze tutaj zasoby, strony, to taki port będzie najprawdopodobniej zajęty. I teraz, jaka aplikacja może nam zajmować taki port? No to wystarczy, że tutaj przyjrzymy sobie na liście błędów, będą takie czerwone informacje i tam będzie ścieżka do programu, który w praktyce zajmuje jeden z któryś tych portów. I w takim wypadku musimy po prostu ten program wyłączyć. Natomiast najczęściej, jeżeli nie używamy takich programów, to nie będzie żadnego problemu, będzie wszystko na zielono. I teraz przejdźmy do przeglądarki, wpiszemy adres localhost i klikamy Enter i powinien nam się otworzyć lokalny serwer. Jeżeli nie otworzy się ten lokalny serwer, a nam wyszuka w Google, to w takim wypadku napiszmy sobie localhost i na samym końcu slash oraz dashboard. Czyli w praktyce przejdziemy sobie bezpośrednio do dashboarda i ponownie slash, klikamy Enter. No i proszę bardzo, jesteśmy teraz na localhoście, na naszym lokalnym komputerze, czyli w praktyce na naszym lokalnym serwerze. I teraz przy okazji, jeżeli będziemy zapytani w międzyczasie, czy na przykład zgadzamy się na to, żeby działał nam lokalny serwer na naszym systemie, na przykład na Windowsie, to klikamy tak, żeby po prostu mieć możliwość korzystania właśnie z serwera PHP. I tutaj zauważmy, że na localhoście mamy dostęp na przykład do
PHP Info, to będą ogólne informacje na temat naszej wersji PHP, ale to, co jest dla nas ważne, to przede wszystkim PHP MyAdmin, czyli w praktyce to będzie podgląd bazy danych MySQL, która jest również zainstalowana na naszym lokalnym komputerze. OK, czyli gdy PHP już działa, to możemy przejść do pierwszej lekcji programowania w PHP. Po tym, jak zainstalujemy XAMPP-a, w domyślnej ścieżce na dysku C będziemy mieli folder XAMPP. I w tym folderze będzie znajdował się folder htdocs, który jest bardzo ważny, ponieważ tutaj umieścimy wszystkie pliki PHP z naszego kursu, dzięki czemu serwer PHP będzie mógł pokazywać efekty działań tych plików w przeglądarce. Więc w katalogu htdocs możemy utworzyć sobie nowy folder i dla mnie to będzie po prostu kurs PHP. I w praktyce tutaj umieszczę wszystkie pliki tego kursu. I teraz musimy otworzyć ten folder za pomocą Visual Studio Code, więc przejdźmy do opcji Open Folder w Visual Studio i następnie w ścieżce przejdziemy właśnie do tego folderu, czyli dla mnie to będzie oczywiście C, następnie XAMPP, htdocs, i następnie kurs PHP zaznaczamy i wybieramy wybierz folder. Tutaj oczywiście możemy zrobić nowy update, jeżeli chcemy, czy też możemy dać later. Na razie nie będziemy potrzebowali tej opcji. Tutaj ten ekran welcome możemy zamknąć, nie będzie nam potrzebny. I następnie zauważmy, że będziemy właśnie w tym naszym folderze kurs PHP. Tutaj po lewej panel to będzie w praktyce podgląd naszych plików. Możemy również sobie zainstalować jakieś rozszerzenia, jeżeli wejdziemy do opcji View Extensions i tak dalej, ale nie będziemy ich teraz potrzebowali. I następnie wewnątrz naszego katalogu stworzymy sobie nowy plik i zapiszmy na przykład jako test.php. Rozszerzenie PHP jest obowiązkowe i tutaj właśnie zapiszemy nasz kod. Możemy również zamknąć tą opcję Open Editors. I zapiszmy sobie za pomocą wykrzyknika kod HTML, czyli mamy wykrzyknik, klikamy Enter i mamy bazową stronę w HTML5. I teraz HTML może być łączony z kodem PHP za pomocą odpowiedniego zapisu, mianowicie żeby serwer PHP wiedział, że chcemy uruchomić kod PHP, no to musimy zapisać nawias ostry, następnie znak zapytania, PHP, tutaj jak nam podpowiada dokładnie, klikamy Enter. I następnie tutaj możemy pisać dowolny kod PHP i kiedy już chcemy go zakończyć, to piszemy po prostu znak zapytania oraz nawias ostry zamykający. I teraz wewnątrz kodu PHP zapiszemy sobie wywołanie specjalnej funkcji echo, do której przekażemy tekst hello world i tekst piszemy w cudzysłowie i Ctrl S. I teraz, kiedy mamy już gotowy ten plik, no to w praktyce możemy go uruchomić w naszej przeglądarce, więc wejdę na przykład do Chrome i następnie w ścieżce localhost zapiszę zamiast dashboard po prostu nazwę folderu, czyli w moim wypadku to będzie kurs, podkreślenie, PHP, czyli to jest dokładnie ten sam folder, który jest w htdocs. Tak naprawdę adres localhost wskazuje na ten folder htdocs. No i klikam tutaj Enter i w ten sposób będę miał podgląd wszystkich plików znajdujących się w tym folderze. No i klikam na test PHP i mam informację hello world. Więc jak widać kod PHP działa. I tutaj będę właśnie z prawej strony miał podgląd efektów działań wszystkich plików PHP. Warto sobie właśnie tutaj tak rozplanować naszą przeglądarkę oraz Visual Studio Code, żebyśmy mieli miejsce do programowania. Więc ja tutaj po prostu odpowiednio ułożę te wszystkie elementy.
I następnie przejdźmy do drugiego ważnego elementu, mianowicie do komentarzy. Czyli kiedy piszemy nasze linijki kodu, na przykład echo, do pokazania informacji z serwera, oczywiście możemy wielokrotnie zapisać te linijki, nie ma problemu, ale czasem zdarza się sytuacja, że chcemy coś zakomentować, żeby dana linijka kodu była zignorowana. No i w takim wypadku stosujemy komentarze. Tutaj je odróżnimy, na przykład Hello World 1, 2 oraz 3. No i powiedzmy, że chciałbym, aby ta druga linijka była zignorowana przez interpreter PHP, czyli specjalny program, który po prostu czyta ten kod i interpretuje, więc żeby zrobić komentarz w jednej linii, to stosuję podwójny slash. I jak widać, od razu również mam ten kod na zielono, co jest informacją, że będzie zignorowany. To jest komentarz. I następnie mogę odświeżyć tą stronę i zauważmy, że mamy tylko i wyłącznie tutaj dwie informacje. Hello World 1 oraz Hello World 3, czyli wszystko działa prawidłowo. Co więcej, jeżeli chciałbym zakomentować więcej linijek kodu, stwórzmy kilka linijek za pomocą specjalnego skrótu Visual Studio Code, Shift, Alt oraz strzałka w dół i powiedzmy tutaj rozmnożę 3 razy albo nawet i 4 te poszczególne linijki i dopiszmy wartość 4, 5 oraz 6. I teraz jak chciałbym zakomentować tutaj linijki 4 i 5, no to mogę po prostu zrobić komentarz wieloliniowy za pomocą slasha, gwiazdki, z tym, że tutaj muszę określić, gdzie dany komentarz się kończy. Za pomocą gwiazdki oraz slasha. I to jest komentarz wieloliniowy. Więc w ten sposób możemy z nich skorzystać. Jeszcze odświeżymy stronę, no i faktycznie mamy Hello World 1, Hello World 3 oraz Hello World 6. Czyli jak widać, te komentarze w praktyce pozwoliły na zignorowanie tego naszego kodu PHP. W każdym języku programowania możemy zdefiniować tak zwane zmienne, czyli to są pewne pudełka w pamięci, które mogą przechować jakąś wartość, na przykład liczbę czy też tekst. Skopiuję tutaj ten kod i następnie utworzę nowy plik w katalogu kurs PHP i to będzie po prostu variables.php i następnie wkleję te wszystkie tutaj dane. I teraz przejdę do odpowiedniej ścieżki, czyli w kurs PHP w folderze przejdę do pliku variables.php. OK. No i teraz możemy to wszystko wyczyścić i stwórzmy sobie całkowicie nową zmienną za pomocą znaczka dolara, który jest obowiązkowy, no to wskazuje, że chcemy utworzyć zmienną albo na przykład skorzystać z stałej. Na razie skupimy się na zmiennych i następnie podajemy nazwę identyfikatora, który tak naprawdę jest pewną nazwą, którą możemy używać wielokrotnie w naszym programie, aby odwołać się do tej wartości zmiennej. Czyli na przykład zapiszę identyfikator num i oczywiście ja jako programista wymyślam nazwę tego identyfikatora i przypisuję wartość początkową do tej zmiennej, na przykład 100. No i na końcu dodaję jeszcze średnik. I to nazywa się deklaracją zmiennej. Jest to bardzo ważne. Czyli mamy nazwę naszej zmiennej, identyfikator razem z obowiązkowym znakiem dolara, następnie przypisanie wartości początkowej za pomocą operatora przypisania, no i wartość liczbową, która jest przypisana do zmiennej. I teraz co możemy z taką zmienną zrobić? Jak sama nazwa wskazuje, możemy zmienić wartość tej zmiennej. Czyli odwołujemy się ponownie do tej zmiennej num i teraz przypiszemy inną wartość, na przykład 123. I w ten sposób poprzednia wartość 100 została nadpisana w pewnym miejscu w pamięci na wartość 123. I zauważmy tutaj, że w praktyce nie musimy zarządzać pamięcią, ponieważ tutaj automatycznie nam PHP zarządza kasowaniem pewnych elementów z pamięci i dzięki temu mamy mniej pracy. OK. Możemy nadpisać wartość, to teraz odwołajmy się do niej, czyli zapiszmy sobie echo, które już znamy i następnie przekażmy tutaj naszą informację, czyli chcemy na przykład wrzucić tą wartość do tekstu, czyli wartość w zmiennej num
to, dwukropek. I teraz, żeby połączyć wartość, która jest przechowywana we zmiennej num, wystarczy, że odwołamy się do tej zmiennej wewnątrz naszego tekstu w cudzysłowie. Czyli zapiszmy znaczek dolara oraz num. I Ctrl S i następnie możemy odświeżyć ten nasz plik variables.php w przeglądarce. No i zauważmy, że mamy informację, wartość w zmiennej num to 123. Czyli w praktyce udało nam się odczytać tą wartość i połączyć razem z łańcuchem znaków. Gdy tworzymy nazwy zmiennych, czyli tak zwane identyfikatory, musimy uważać na kilka ważnych rzeczy. Stwórzmy sobie nieprawidłowe nazwy zmiennych, żebyśmy wiedzieli, czego się wystrzegać. Przede wszystkim, my jako programiści wymyślamy te identyfikatory, ale musimy uważać na kilka rzeczy, czyli na przykład, jeżeli zapiszemy sobie coś takiego, data, spacja i następnie value, no i przypiszemy jakąś wartość, no to w praktyce, jak uruchomimy taki kod, to zobaczymy, że powstanie błąd. Parse error, syntax error, unexpected value i tak dalej. No i oczywiście mamy linijkę, gdzie powstał błąd, czyli linijka 17. I to jest bardzo ważna informacja, ponieważ w naszych zmiennych, w nazwach tych zmiennych nie może być spacji, jak i również żadnego innego specjalnego znaku. Czyli ja sobie to zakomentuję, żebyśmy mieli na przyszłość tą informację, ale na przykład jeżeli ja tutaj wrzucę pomiędzy data oraz value na przykład znak procentu, to w praktyce będzie ta sama sytuacja. Również tego nie mogę zrobić. Ponownie mamy parse error. Więc na takie rzeczy musimy uważać. Nie stosujmy różnego rodzaju znaków specjalnych. Również kropka nam nie zadziała, więc ponownie zróbmy odświeżenie. Jak widać, mamy błąd. Ale na przykład możemy zrobić podkreślenie. Czyli zapiszmy sobie kolejną wersję, która będzie prawidłowa. Mianowicie podkreślenie, Ctrl S, linijka 19. No i zauważmy, że wszystko już działa prawidłowo, więc tak możemy robić. Zapiszmy prawidłowe nazwy, czyli identyfikatory. Również bardzo ważna rzecz, nie możemy zaczynać nazwy naszej zmiennej od liczby. Czyli na przykład, jeżeli bym zrobił coś takiego, 5 sum równe jest i na przykład 14 i teraz ponownie odświeżymy nasz przykład, to ponownie będę miał parse error, ponieważ nazwa naszej zmiennej zaczęła się od liczby. Czegoś takiego nie możemy robić. No chyba, że zaczniemy nazwę naszej zmiennej na przykład od podkreślenia, czyli zapiszmy sobie ponownie dolar i następnie podkreślenie 4 sum równe jest na przykład 56. I w takim wypadku błędu już nie będzie, ponieważ PHP dopuszcza rozpoczęcie nazwy zmiennej od podkreślenia. No ale oczywiście podkreślenie jest ok, ale na przykład myślnik już nie. Czyli jeżeli bym zapisał coś takiego, sum test, Ctrl S i ponownie odświeżamy, no to w takim wypadku ponownie mamy błąd. Więc o takich rzeczach musimy pamiętać. Kolejna bardzo ważna informacja. Jeżeli tworzymy nazwy zmiennych, to pamiętajmy, aby te nazwy były takie, żeby mniej więcej opisywały, czego możemy się spodziewać wewnątrz danej zmiennej jako wartość. Czyli na przykład, jeżeli zapiszę coś takiego, dolar i następnie losową nazwę zmiennej, no to w takim wypadku niby wszystko jest ok, ponieważ nie będzie błędu parsowania po stronie serwera, ale oczywiście ta nazwa tak naprawdę nic nam nie mówi, więc w praktyce ona będzie nieprawidłowa, nieprzydatna, ponieważ wyobraźmy sobie sytuację, że pracujemy w jakimś większym projekcie, jakieś inne osoby spróbują nam coś tutaj zrobić, poprawić, dopisać i tak dalej, no to w takim wypadku nie będą wiedziały, o co tutaj chodzi i będzie ciężko czytać taki kod. Również dla nas jest to duży problem, ponieważ jeżeli wrócimy po czasie do naszego programu, no to ponownie będziemy musieli go sobie odszyfrować, jak wszystko działa. Więc czegoś takiego nie stosujmy, jest to zła praktyka. Więc najlepszym rozwiązaniem jest łączenie słów, aby mniej więcej opisać, co może znajdować się
wewnątrz zmienne jako wartość. Czyli jeżeli zapiszę sobie num students in school, no to od razu wiadomo, że tutaj jest pewna wartość liczbowa, możemy się tego domyśleć, która określa nam liczbę studentów w szkole, na przykład 300. I zauważ również, że poszczególne słowa w nazwie zmiennej tego identyfikatora zapisuje z dużej litery. I to jest tak zwany camel case. Jest to praktyka stworzona przez programistów, aby po prostu lepiej czytało się nazwy tych zmiennych. Dlaczego? Ponieważ jeżeli byśmy zamienili te wszystkie duże litery na małe, no to w praktyce na pierwszy rzut oka ciężko będzie rozszyfrować, o co tutaj chodzi. Niby zmienna jest prawidłowa, ona nie powoduje błędu parsowania, ale ciężko odczytać na pierwszy rzut oka nazwę tej zmiennej. Więc tutaj musimy uważać, to nie jest camel case, więc to również będzie zła praktyka. I oczywiście starajmy się, żeby ta ilość słów też nie była za duża. Czyli na przykład 20 słów, no to będzie już przesada. Więc te nazwy powinny być zwięzłe i mniej więcej odzwierciedlać, co może być wewnątrz danej zmiennej jako wartość. Wiemy już, jak prawidłowo możemy tworzyć nazwy identyfikatorów, to zróbmy zmienne opisujące samochód, jakieś przykładowe. Na przykład to będzie top speed, czyli prędkość maksymalna. Powiedzmy, że to będzie wartość 220, to jest liczba całkowita. Następnie zapiszmy car brand, czyli w praktyce to będzie producent samochodu. Tu przypiszemy łańcuch znaków i powiedzmy, że to będzie Ford. Do tego potrzebujemy jeszcze car model. Może to być Mustang. Następnie car production year. Równe jest, zapiszmy na przykład 2004. Do tego car color równy jest red i tak dalej i w ten sposób właśnie możemy zapisywać różnego rodzaju wartości opisujące na przykład samochód i zauważmy, że tutaj stosuje camel case, jak i również przypisuje początkowe wartości za pomocą równa się, czyli operatora przypisania. Ok, to teraz przejdźmy do pierwszego zadania, do wykonania. Przejdźmy do przykładowego zadania, do samodzielnego wykonania. Tutaj oczywiście na samym początku stworzę folder z tymi wszystkimi zadaniami challenges oraz nasze pierwsze zadanie odnośnie variables i wkleję zaraz treść zadania. Oczywiście cały czas stosujemy tutaj nasz kod PHP, natomiast treść zadania będzie w komentarzu. I co trzeba zrobić? Trzeba utworzyć przykładowe zmienne z prawidłowymi identyfikatorami, które będą opisywały wiadomość e-mail. Na przykład tytuł maila, treść maila, odbiorca, nadawca, data wysyłki, więc to może być e-mail title, e-mail content i tak dalej. I bardzo ważne jest, aby stosować angielskie nazwy identyfikatorów, ponieważ zwykle jak trafimy do jakiegoś większego projektu, to i tak wszystko będzie po angielsku, dokumentacja, jak i również pewnie kod od innych osób. Jest to standard w programowaniu, nawet jeżeli są tylko i wyłącznie polscy programiści, to nie wiadomo, gdzie taki projekt pójdzie później, szczególnie w korporacjach. No i również my możemy przyjąć jakiś projekt, który będzie pisany w jakimś innym kraju. Więc standardem jest język angielski, z tym, że wyjątkowo w tym kursie komentarze będziemy zapisywali po polsku, dla uproszczenia. Następnie korzystamy z camel case, no i musimy przypisać początkowe wartości do zmiennych. I teraz zacznę licznik, który będzie odliczał 15 sekund, podczas którego zatrzymasz to wideo, następnie wykonasz to zadanie i po wykonaniu włączysz ponownie to wideo. I wtedy pokażę przykładowe rozwiązanie. Więc zrób proszę to zadanie. Przechodzimy do przykładowego rozwiązania. Zadanie jest bardzo proste, czyli zaczynamy od pierwszej zmiennej. Na przykład to będzie tytuł maila, czyli e-mail
title. No i standardowo zapisujemy tutaj wartość początkową. Powiedzmy, że to będzie po prostu hello. Do tego musimy mieć jeszcze treść maila, czyli na przykład email content. Oczywiście to mogą być dowolne nazwy, byle żeby były prawidłowe i żeby dobrze opisywały, co może znajdować się w środku jako wartość. Email content, hello friend, czy cokolwiek innego. Potrzebujemy jeszcze odbiorcę, czy to może być na przykład email recipient. Zapiszmy sobie jakiś adres email, content, ok. A jako odbiorca na przykład adam@example.com. Do tego potrzebujemy jeszcze nadawcę, czyli email sender równy jest i ta sama sytuacja, na przykład kuba@example.com, ok. No i jeszcze data wysyłki, czyli email date. I zapiszmy tutaj tylko i wyłącznie taką prostą tekstową datę, czyli to będzie powiedzmy 2023 oraz 01 i 01. OK, no i w praktyce zadanie jest rozwiązane. Tutaj jeszcze możemy sprawdzić, czy wszystko działa w porządku, więc wróćmy do listy naszych plików i ją odświeżymy. I następnie challenges oraz variables. No jak widać, żadnego błędu parsowania nie ma. Gdyby był, no to by nam wyskoczył. Więc zadanie jest rozwiązane. Stałe, jak sama nazwa wskazuje, nie mogą mieć zmienianej wartości w naszym programie, bo będzie błąd i tworzymy stałe za pomocą define w PHP, więc zapiszmy sobie define i tutaj musimy wskazać jako pierwszy przekazany argument nazwę naszej stałej, czyli to może być na przykład constant test i tutaj zauważmy, że nie korzystamy z dolara. To jest oczywiście tylko i wyłącznie nazwa. I następnie jako drugi argument przekazujemy po prostu wartość. Zapiszmy 12. No i teraz możemy coś zrobić z tą stałą. Na przykład ją wyświetlimy za pomocą echo i odwołujemy się bez znaku dolara. Tak? Echo constant test. No i w takim wypadku będziemy mieli w przeglądarce wartość 12. I teraz, jeżeli byśmy spróbowali ponownie zdefiniować tą naszą stałą o takiej samej nazwie, no to w praktyce będziemy mieli błąd PHP. No i faktycznie mamy constant test already defined in. I w ten sposób właśnie będziemy mieli informację, że nie możemy tak zrobić, więc jest to bardzo ważne do zapamiętania. I w przypadku PHP posiadamy szereg różnego rodzaju stałych, które są odgórnie zdefiniowane. Na przykład skorzystajmy z stałej podkreślenie i następnie file. I wyświetlimy sobie, co tutaj będzie za informacja. I w praktyce zauważmy, że to będzie po prostu ścieżka do aktualnie wykonywanego pliku PHP. Podobnie możemy skorzystać z stałej dir, więc zapiszmy sobie tutaj dir i tutaj będzie ścieżka do katalogu aktualnie wykonywanego pliku w PHP. Zauważmy, że oczywiście tutaj te wszystkie dane mamy obok siebie, bo oczywiście to jest kod HTML, więc nie mamy odpowiedniego formatowania, więc żeby troszeczkę to poprawić, możemy sobie tutaj dodać na samym końcu znak nowej linii dla HTML, czyli żeby to zrobić, zapiszmy sobie kropkę i następnie po prostu to będzie znak ostry, BR, czyli znak nowej linii i to samo możemy zrobić również tutaj poniżej, żeby troszeczkę lepiej to wyglądało w naszej przeglądarce. I tak samo tutaj z tą stałą. Teraz sobie to wszystko odświeżymy i już o wiele lepiej to wygląda. W naszych zmiennych, oprócz zapisu prostych wartości, jak liczbowych czy też tekstowych, możemy zapisać informacje, czy coś jest prawdą lub fałszem, za pomocą wartości logicznej, zwanej również boolean, czyli dodajemy kolejną zmienną. Powiedzmy, że chcemy mieć informację w naszym programie, czy dana wiadomość e-mail została wysłana. To zapiszemy ją w zmiennej e-mail sent i teraz jeżeli dany mail został wysłany, no to przypiszemy tutaj wartość true i to będzie informacja dla nas, jak i również dla naszego programu, że faktycznie dany mail został wysłany, więc na przykład nie trzeba ponownie go jeszcze wysyłać. Albo możemy pokazać informację użytkownikowi, że mail został prawidłowo wysłany, bezbłędnie. Natomiast jeżeli byśmy przypisali wartość false, no to w takim wypadku będzie informacja, że mail nie został wysłany. Czyli na przykład, że dopiero będzie wysłany w naszym
programie. I tutaj pamiętajmy, że mamy tylko i wyłącznie dwie możliwości: true albo false, pisane z dużych liter. Na tym polega właśnie wartość logiczna. I co ciekawe, możemy ją uzyskać również w wyniku porównania. Czyli na przykład zapiszmy sobie flag result równe jest i następnie zadamy sobie pytanie, czy na przykład wartość 10 jest większa od wartości 23. Oczywiście to będzie wartość false jako wartość logiczna, ponieważ 10 nie jest większe od 23, a jest po prostu mniejsze. Natomiast jak zapiszemy sobie na przykład result równe jest, czy wartość 5 jest większa od 0, no to oczywiście tutaj uzyskamy wartość true, czyli prawdę, ponieważ to jest prawda. 5 jest większą wartością od 0. I teraz bardzo ważna uwaga. Jeżeli zapiszemy sobie wynik, na przykład result, za pomocą echo w naszej przeglądarce, czyli odwołamy się tutaj do result i odświeżymy sobie tą aktualną stronę, to zauważymy, że pojawi się wartość 1, czyli w praktyce echo zamieni nam wartość true na 1. Natomiast jeżeli byśmy chcieli pokazać na przykład wartość false, zróbmy to już bezpośrednio, to zauważymy bardzo ciekawą rzecz, mianowicie nic się nie pokaże, ponieważ echo zamieni nam false na właściwie nic. Po prostu to będzie pusta informacja, która będzie zwrócona przez echo. Jest to bardzo ważne, żebyśmy to pamiętali, szczególnie jeżeli będziemy debugować nasz program, będziemy szukać jakichś błędów, no to możemy spodziewać się, że po prostu false nie pojawi się, będzie po prostu pusta informacja. Natomiast możemy skorzystać tutaj z specjalnej funkcji VARDUMP, która pozwoli nam uzyskać informacje na temat jakiegoś konkretnego tutaj elementu, jakiejś zmiennej w naszym programie. Więc zapiszmy sobie var dump, ok, i następnie wrzucimy tutaj zawartość z false, czyli dla nas to będzie zawartość zmiennej flag result. Tutaj mamy pewność, że będzie wartość false. No i zobaczmy, co uzyskamy w przeglądarce. I mamy informację bool oraz false, czyli to jest o wiele lepszy sposób debugowania, czy też pokazywania informacji na temat wartości w zmiennej, jeżeli mamy wartość logiczną. Tutaj oczywiście również, żeby to lepiej sformatować, możemy połączyć ten wynik true z tego echo za pomocą kropki z tekstem razem z znakiem nowej linii, ponieważ wszystko pokazujemy w przeglądarce, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało i kolejny element będzie w nowej linii. Więc w ten sposób możemy korzystać z wartości boolean, czyli z wartości logicznej. Korzystaliśmy już z łańcuchów znaków, więc tylko i wyłącznie dla przypomnienia pamiętajmy, że łańcuchy piszemy w cudzysłowie i tutaj wewnątrz zapiszmy na przykład Ania jako imię. I teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli chcemy połączyć łańcuchy znaków, to tak jak widzieliśmy już wcześniej, możemy skorzystać z kropki, czyli zapiszmy sobie tutaj username i następnie połączymy te dwie informacje. To będzie name, czyli imię danej osoby i łączymy tą informację razem z innym łańcuchem za pomocą kropki i zapiszmy tutaj spacja oraz w cudzysłowie nazwisko, czyli Kowalska. I następnie możemy to wszystko pokazać w konsoli za pomocą echo, odwołując się do username. I teraz zobaczymy, jak to działa w praktyce, czyli dla nas to będzie string PHP. No i mamy tą informację w przeglądarce. Dodatkowo również możemy pobrać długość tego łańcucha, więc zapiszmy sobie na przykład username len, tak, od length, skrócimy sobie troszeczkę i następnie wywołajmy strlen, to jest specjalna wbudowana funkcja i przekazujemy tutaj naszą zmienną, a dokładnie wartość tej zmiennej z username i uzyskamy długość tego łańcucha, czyli ile jest znaków i następnie również tą informację wyświetlimy za pomocą echo i odwołajmy się do username len. I tutaj ta sama sytuacja, a musimy zrobić znak nowej linii, więc dla uproszczenia dodajmy do Kowalska po prostu znak BR, żeby to było wszystko lepiej sformatowane. No i mamy 18 znaków, które składają się na ten łańcuch znaków.
I przy okazji pamiętajmy, że łańcuchy znaków możemy łączyć z różnego rodzaju wartościami, czyli zapiszmy sobie kolejną zmienną num, ale tym razem z na przykład wartością dziesiętną, czyli to będzie wartość 12, kropka i jakaś tam część dziesiętna. No i teraz możemy pokazać tę informację z łańcuchem, więc skrótowo już zapiszmy. I to będzie wartość zmiennej num, dwukropek i teraz łączymy to razem z zawartością zmiennej num. Więc w ten sposób możemy pokazać tą informację. Tutaj oczywiście musimy odpowiednio sformatować, czyli zapiszmy dołączenie znaku nowej linii, żeby to lepiej wyglądało. No i mamy tą informację w konsoli oraz oczywiście drugi sposób na łączenie łańcucha znaków, nie tylko za pomocą kropki, czyli połączenie łańcucha, to jest po prostu osadzenie wartości zmiennej wewnątrz łańcucha. Czyli zapiszmy sobie jeszcze raz to wszystko, ale razem z BR, żeby to lepiej wyglądało. OK. No i teraz wewnątrz tego łańcucha zapiszmy sobie odwołanie do zmiennej num i następnie jakiś jeszcze tekst w naszym programie. I czasem to jest po prostu lepszy sposób, w zależności od naszych preferencji. No i mamy wartość zmiennej num 12,456 w naszym programie. Więc tak również możemy robić. A co jeżeli chcielibyśmy pokazać jakiś znak specjalny wewnątrz naszego łańcucha znaków, na przykład cudzysłów, ponieważ zauważmy, że nasz łańcuch znaków zaczyna się za pomocą znaku cudzysłowia i kończy, tak? Więc jeżeli wewnątrz zapiszemy cudzysłów, to możemy mieć błąd. Zróbmy taki przykład. To będzie test łańcucha. OK. No i oczywiście tutaj żadnego błędu nie będzie. Jeżeli sobie odświeżymy, wszystko jest OK. Ale co jeżeli zapiszę tutaj wewnątrz cudzysłów, ponieważ mam powiedzmy jakiś cytat, zróbmy cudzysłów, no to już tutaj Visual Studio Code nam wyświetla, że coś jest nie tak, ponieważ ten fragment nie jest tak samo pokolorowany jak inne łańcuchy. I sprawdźmy to, odświeżymy nasz przykład, no i faktycznie mamy parse error, więc na takie rzeczy musimy uważać, ale na szczęście ten problem jest prosty do rozwiązania. Musimy escape'ować ten znak za pomocą backslasha. Czyli zapiszmy sobie backslash, no i tutaj jak widać już wszystko wróciło do normy, czyli w ten sposób mówimy PHP, że chcemy uzyskać ten znak specjalny wewnątrz naszego łańcucha, żeby nie było żadnego błędu. Ctrl S i następnie ponownie odświeżymy przykład i jak widać pokazał nam się właśnie cudzysłów w tym tutaj łańcuchu. I oczywiście wielokrotnie możemy skorzystać z tego znaku, więc zapiszmy sobie jeszcze jeden przykład, powiedzmy, że to będzie jakiś cytat. OK, więc jeżeli chodzi o łańcuchy znaków, na początek to jest właściwie wszystko. Oczywiście mamy dostęp do wielu różnych innych funkcji, które z czasem poznamy, ale na razie przejdźmy do innych ważnych rzeczy. Tablice pozwalają nam na przechowanie wielu wartości w jednej zmiennej lub stałej, czyli na przykład zapiszmy sobie nazwy użytkowników, usernames, i teraz tworzymy naszą tablicę, czyli wskazujemy, że chcemy tablicę za pomocą nawiasów kwadratowych i następnie po przecinku wpisujemy poszczególne wartości. Czyli to będzie Kasia, po przecinku kolejny element tablicy, powiedzmy, że to będzie Adam, następnie zapiszmy sobie Ania, do tego Karol i tak dalej. W praktyce mogą tutaj być różne wartości, nie tylko łańcuchy znaków. Dopiszmy jeszcze jakąś na przykład wartość liczbową, żebyśmy o tym pamiętali. I następnie, mając te poszczególne elementy, możemy się do pojedynczych elementów odwołać i na przykład pokazać w konsoli. Więc zapiszmy echo. I tutaj odwołujemy się do naszej tablicy, czyli usernames, i powiedzmy, że chcemy pokazać pierwszy element, czyli imię Kasia, to w praktyce wykorzystujemy tak zwany indeks tablicy, tylko pamiętamy, że indeksy liczone są jako wartości od zera, czyli Kasia to będzie indeks 0, Adam 1, Ania 2, Karol 3, no i 12 4, czyli zapiszmy sobie 0 i otrzymamy w przeglądarce Kasia. Shift Alt w dół
i następnie zapiszmy kolejne elementy, to będzie 1 oraz 2, no i tak jak moglibyśmy się spodziewać, to będzie Adam oraz Ania. No i tutaj standardowo również możemy dodać znak nowej linii, żeby ten tekst był lepiej sformatowany w przeglądarce. Więc jak widać, korzystanie z tablic jest niezwykle proste i możemy utworzyć jeszcze jedną bardzo ciekawą tablicę, mianowicie tak zwaną tablicę asocjacyjną, czyli w praktyce będziemy wskazywali klucze oraz wartości. Jest to niezwykle przydatne, czyli zapiszmy sobie na przykład, to będzie Car Brand Models, równe jest. I tutaj wskazujemy, że chcemy mieć nową tablicę za pomocą nawiasów kwadratowych. I teraz zapiszmy poszczególne pary kluczy oraz wartości, czyli dla nas to będzie na przykład klucz Ford jako brand. I jeżeli odwołamy się później do tego klucza Ford w tej naszej tablicy asocjacyjnej, to będziemy mieli wartość, którą teraz przypiszemy, mianowicie model, czyli to będzie na przykład Mustang. No i teraz zapiszmy sobie jeszcze jakiś kolejny przykład, kolejny klucz, powiedzmy to będzie Dodge i jakiś tam Viper i tak dalej. No i podobna sytuacja jak wcześniej, jeżeli chcemy odwołać się do konkretnego elementu, to w przypadku tablicy asocjacyjnej, kiedy przypisaliśmy poszczególne klucze oraz wartości, które im odpowiadają, to odwołujemy się właśnie po kluczu, a nie po indeksie do tej wartości. Czyli mogę sobie zapisać po prostu echo i następnie tutaj odwołujemy się do Car Brand Models i do klucza Ford. No i tak jak moglibyśmy się spodziewać, otrzymamy wartość Mustang w przeglądarce. No i rzeczywiście, i ta sama sytuacja będzie, jeżeli odwołamy się do Dodge, otrzymamy wartość Viper. Natomiast jeżeli byśmy spróbowali odwołać się do na przykład indeksu, no zapiszmy sobie wartość tutaj 0 w naszej tablicy asocjacyjnej, no to jak widać będziemy mieli undefined offset, czyli w praktyce to będzie błąd. Czegoś takiego nie możemy robić w przypadku tablicy asocjacyjnej. Dodatkowo również możemy podejrzeć w bardziej zaawansowany sposób zawartość naszych zmiennych za pomocą specjalnej funkcji printr i przekażmy tutaj naszą tablicę asocjacyjną, czyli to w tym wypadku będzie Car Brand Models, no i zobaczmy jak to będzie wyglądało w naszej przeglądarce. No i zauważmy, że mamy poszczególne elementy, czyli klucz Ford z wartością Mustang oraz Dodge z wartością Viper. I teraz przy okazji jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zobaczmy źródło naszej strony internetowej, które oczywiście jest generowane z tego pliku PHP razem z kodem HTML, czyli w przeglądarce wykorzystajmy sobie opcję wyświetl źródło strony. No i zauważmy, że tutaj oczywiście mamy o wiele lepiej sformatowany ten tekst z znakami nowej linii, ponieważ jak pamiętamy, kod HTML po prostu ignoruje znaki nowej linii. Tak po prostu on działa. I teraz, jeżeli chcielibyśmy to lepiej pokazać w przeglądarce, to możemy skorzystać z specjalnego taga pre, który w przeglądarce pokaże nam sformatowany tekst, tak jak jest w wygenerowanym kodzie z serwera. Czyli zapiszmy sobie najpierw tekst odnośnie naszej tutaj tablicy, czyli to będzie formatted text, równe jest i ponownie wykorzystamy printr, ale uwaga, printr przyjmuje drugi argument, czyli zapiszemy tak samo jak wcześniej najpierw car brand models, natomiast drugi argument zapiszemy jako true, no i to oznacza, że chcemy mieć zwrócony łańcuch znaków z printr, które zapiszemy sobie do naszej zmiennej. No i następnie, kiedy mamy tą dokładnie informację, że Array, Ford, Mustang, Dodge, Viper jako tekst wewnątrz tego łańcucha znaków w tej zmiennej, no to teraz możemy wykorzystać tą wartość w echo i tutaj połączymy sobie razem tą informację z tagiem pre. Oczywiście pre to jest tag HTML, czyli pre, ok, to oznacza, że tekst jak jest sformatowany, to ma być również z tym formatowaniem wyświetlony w przeglądarce, czyli znaki nowej linii,
Powiedzmy, że tam mogą być znaki tabulacji, wiele spacji i tak dalej. No i następnie wrzucimy zawartość z naszej zmiennej. Odświeżymy to wszystko, no i zauważmy, że teraz już to wygląda o wiele lepiej w przeglądarce, ponieważ w tagu pre nie są ignorowane te tak zwane białe znaki, czyli znaki nowej linii, tabulacje, spacje i tak dalej. Więc warto o tym pamiętać. Dodatkowo warto również wspomnieć, że możemy w praktyce zrobić tak zwane tablice wielowymiarowe. Zróbmy jeszcze tutaj prosty przykład takiego wykorzystania. Shift Alt w dół i zapiszmy sobie, na przykład to będzie Hammer i przypiszemy tablicę. Czyli tutaj zapiszmy kolejną tablicę i poszczególne modele. Czyli powiedzmy, że to będzie H1, H2 i H3. Czyli też tak możemy zrobić. No i zobaczmy, jaka będzie informacja w naszej przeglądarce. No i rzeczywiście, mamy tutaj pod kluczem Hammer po prostu zawartość jako tablicę. I wewnątrz możemy pobrać te poszczególne elementy. I teraz pytanie, jak odwołać się na przykład do drugiego elementu z indeksem 1? Jest to bardzo proste, czyli odwołajmy się ponownie do naszego elementu po kluczu Hammer. No ale oczywiście, jeżeli tak zrobimy, no to otrzymamy zawartość tablicy. Tutaj oczywiście mamy też informację, że jest to Array to String Conversion, więc czegoś takiego nie możemy zrobić, gdyż zawartością pod kluczem Hammer jest po prostu tablica, ale my odwołujemy się do elementu H2, więc w praktyce możemy zrobić odwołanie do naszej tej tablicy za pomocą notacji tablicowej, czyli nawiasów kwadratowych i następnie po indeksie, tak jak wcześniej. Indeks 0, 1 oraz 2, czyli to będzie indeks 1, ten element H2. Ctrl S, odświeżamy, no i proszę bardzo, już mamy informację H2. Więc również możemy korzystać z tak zwanych tablic wielowymiarowych. Jest to troszeczkę bardziej zaawansowane, ale w praktyce nieraz będziemy z tego korzystali. W PHP mamy dostęp do tak zwanych operatorów matematycznych, za pomocą których możemy wykonywać różnego rodzaju działania matematyczne, czyli zapiszmy sobie przykład. Mamy dwie zmienne z wartością 10 i 23 i następnie zrobimy proste działanie matematyczne. Sumę to oczywiście będzie A plus B. No i pamiętajmy, że możemy wykonywać bardziej zaawansowane operacje, czyli w praktyce możemy łączyć różnego rodzaju działania matematyczne, czyli na przykład zapiszmy result i tak jak w matematyce możemy określić tutaj kolejność wykonywania działań, czyli zapiszmy sobie na przykład A plus B, następnie to wszystko pomnożymy razy 2, do tego dodamy jeszcze wartość 100 i podzielimy przez 3. A czemu nie? I zobaczmy, jaki będzie tego rezultat. Czyli zapiszmy sobie wartość w echo. To będzie nasz result. I odświeżymy przeglądarkę. No i będziemy mieć wartość 55,333 i tak dalej. Pamiętajmy również, że możemy dokonać potęgi za pomocą podwójnej gwiazdki, czyli zapiszmy sobie już bezpośrednio przykład, to będzie wartość 3, do potęgi również 3, no to w praktyce będzie wartość 27. I tutaj również zapiszmy sobie nową linię w przeglądarce. No i rzeczywiście mamy wartość 27. Bardzo ważny również jest operator modulo, który pozwoli nam na uzyskanie reszty z dzielenia. Więc również bezpośrednio zapiszmy modulo i powiedzmy, że chcielibyśmy mieć resztę z wartości 40 dzielone przez na przykład 12. Czyli chcemy otrzymać tylko i wyłącznie tą resztę z dzielenia. Wartość 12 w 40 zmieści się oczywiście 3 razy. 3 razy 12 będzie 36, więc reszta powinna być 4. Więc jak to zrobić? Robimy procent i następnie wartość 12 i następnie reszta z tego będzie oczywiście wartość 4. No i rzeczywiście. I przy okazji również warto wspomnieć, że możemy robić konwersję pomiędzy liczbami. Tutaj akurat mamy wartość dziesiętną, 55,33, ale co jeżeli chcielibyśmy uzyskać tylko i wyłącznie część całkowitą, no to oczywiście możemy to zrobić.
Czyli zapiszmy sobie wynik, to będzie int num równe jest. I oczywiście w result mamy tą wartość 55,333 i tak dalej, ale chcemy mieć tylko i wyłącznie część całkowitą, więc zrobimy tak zwaną konwersję. Zapiszemy to za pomocą nawiasów okrągłych, następnie wskazujemy typ, jaki chcemy uzyskać i my tutaj chcemy mieć liczbę całkowitą. Czyli zapiszemy sobie po prostu int i pobieramy wartość z result. I w ten sposób uzyskamy część całkowitą, czyli wartość 55, co oczywiście również zaraz sprawdzimy. No i odświeżamy i faktycznie mamy wartość 55. I oczywiście w drugą stronę możemy również zrobić konwersję z liczby int, czyli całkowitej, na float, czyli dziesiętną, więc zapiszmy sobie float num i podobna sytuacja, ale teraz wybieramy float i pobieramy tą wartość z int num, czyli robimy konwersję z inta na float i otrzymamy liczbę dziesiętną. No ale oczywiście ta część dziesiętna to będzie 0,0, no ale też tak możemy zrobić. I zapiszmy float num. I jak widać, mamy ponownie wartość 55, ale niech nas to nie zwiedzie. Zapiszmy sobie var dump i następnie przekażmy tutaj float num. No i przekonamy się, że faktycznie to jest float. No i rzeczywiście, wartość float. Natomiast jeżeli przekażemy sobie int num, no to będzie int, czyli liczba całkowita. OK, no to w praktyce wiemy już, w jaki sposób wykonywać działania matematyczne oraz jak możemy robić konwersję. To przejdźmy do kolejnych operatorów. Kolejne dwa ważne operatory, z których będziemy korzystali na co dzień, to jest inkrementacja i dekrementacja, które pozwalają nam na zwiększenie wartości o 1 i przypisanie wyniku do naszej zmiennej. Natomiast w przypadku dekrementacji, no to jest działanie odwrotne, czyli odejmujemy wartość 1 i przypisujemy do zmiennej. Na przykład mamy zmienną a o wartości początkowej 5, no i teraz powiedzmy, że chcielibyśmy zwiększyć tą wartość zmiennej o 1. No to oczywiście możemy zapisać coś takiego, czyli a równe jest a plus 1 i wtedy uzyskamy wartość 6, ale po co, skoro możemy zrobić to krócej? Czyli zapiszmy odwołanie do zmiennej a i następnie podwójny plus. I w ten sposób w zmiennej a będzie wartość 7. Możemy się jeszcze tutaj przekonać, czy faktycznie tak jest. No i jak widać, mamy 7. I taką samą sytuację będziemy mieli z dekrementacją. Czyli jeżeli zapiszemy sobie odwołanie do naszej zmiennej a i następnie minus minus, no to w praktyce wartość 7 z zmiennej a będzie zmniejszona o 1 i uzyskamy wartość 6 w przeglądarce. I tak działa inkrementacja i dekrementacja. Jest to bardzo proste, ale uwaga, jest pewien bardzo ważny niuans, o którym musimy pamiętać. Zaczniemy od nowej zmiennej b z wartością początkową 10 i tak jak moglibyśmy się spodziewać, jeżeli zrobimy inkrementację, to zwiększymy wartość o 1. Ale zobaczmy taki przykład razem z echo, kiedy przekazujemy wartość z zmiennej b, ale ją sobie zinkrementujemy, czyli zapiszmy tutaj plus plus oraz zróbmy również oczywiście tutaj znak nowej linii. No i zastanówmy się, co uzyskamy w przeglądarce jako wynik po inkrementacji właśnie tej wartości w zmiennej b. I proszę bardzo, mamy wartość 10. Ciekawe. Więc zapiszmy sobie to i następnie shift alt w dół. I teraz zobaczmy, jaka jest wartość w zmiennej b, ponieważ przecież zrobiliśmy tą inkrementację, prawda? Tutaj już inkrementacji nie robimy przy tym drugim wywołaniu echo. I co uzyskamy? Uzyskamy wartość 11. I to jest bardzo ważne, gdy pracujemy z inkrementacją i dekrementacją. Ponieważ kiedy korzystamy z zmiennych i powiedzmy przekazujemy je dalej, na przykład do echo, i przy okazji również robimy inkrementację lub dekrementację, uwaga, po prawej stronie nazwy naszej zmiennej, to w takim wypadku w językach programowania najpierw przekazana jest wartość dalej, tam gdzie będzie używana, w tym wypadku do echo, a dopiero po przekazaniu będzie zrobiona inkrementacja lub oczywiście dekrementacja, kiedy mamy z prawej strony plus plus lub minus minus. Więc tutaj nastąpiła inkrementacja, ale w praktyce po przekazaniu
tej wartości z B do echo. Jest to bardzo ważne, żebyśmy zapamiętali. To jest pewien niuans, który oczywiście wpływa na działanie naszego programu, ponieważ później możemy przekazać jakieś zmienne do naszych funkcji, możemy dziwić się, że coś nie działa, ale w praktyce tak działa każdy praktycznie język z inkrementacją i dekrementacją. No ale powiedzmy, że chcielibyśmy mimo wszystko przekazać do naszego echo wartość razem z inkrementacją, ale żebyśmy mieli tą wartość już po inkrementacji. No jak to możemy zrobić? Kolejny przykład, ale tym razem z zmienną C. Zaczynamy również od wartości 10, z tym, że tutaj na samym początku, kiedy mamy inkrementację, zrobimy coś innego, mianowicie inkrementację zrobimy z lewej strony. Jest to bardzo ważne i w ten sposób najpierw nastąpi inkrementacja tej wartości w zmiennej C i dopiero później, ponieważ po lewej stronie mamy inkrementację, będzie ta przekazana wartość do echo i dzięki temu będziemy mieli wartość 11 od razu. Więc mamy tu 11, jak i oczywiście i tutaj. Więc to jest różnica między tą inkrementacją i dekrementacją przed oraz po nazwie zmiennej. No i oczywiście dekrementacja będzie działała dokładnie tak samo. Operator negacji, czyli wykrzyknik, odwróci nam wartość logiczną. Czyli na przykład mamy wartość false, wartość logiczną, czyli fałsz w zmiennej flag. I teraz chcemy odwrócić tą wartość, czyli korzystamy z wykrzyknika, więc operatora negacji. Odwołujemy się do wartości, która istnieje w flag, tam jest false, ale przez wykrzyknik będzie odwrócone na true. No i od razu również sprawdźmy za pomocą echo. Odwołujemy się do wartości w flag i otrzymamy 1, ponieważ jak pamiętamy, wartość true w echo będzie zamienione na 1. Czyli wszystko działa tak jak należy. W naszych programach będziemy wielokrotnie porównywali różnego rodzaju liczby i wartości i w takim wypadku będziemy korzystali z operatorów porównania. I teraz, te operatory dają wynik jako wartość logiczną, czyli prawdę lub fałsz. Czyli zapiszmy sobie dwie wartości, na przykład a 10 oraz b równe jest 12. No i teraz będziemy mieli wynik, gdy porównamy sobie te dwie wartości, więc zadajemy pytanie, czy wartość w zmiennej a jest większa od b, no to oczywiście w takim wypadku otrzymamy wartość false. Natomiast jeżeli zapiszemy sobie flag 2 równe jest i na odwrót, czyli czy wartość a jest mniejsza od b, czyli czy 10 jest mniejsze od 12, no to oczywiście otrzymamy true. Dodatkowo również możemy sprawdzić, czy dana wartość jest większa lub równa danej wartości, albo mniejsza równa. Czyli w praktyce za innym razem sprawdzamy dwa przypadki. Zróbmy taki przykład. Zamiast echo wykorzystamy var export, ponieważ ta funkcja prawidłowo pokaże nam wartość true albo false w konsoli. Echo zamienia true na 1, a false w ogóle nie pokazuje. I tutaj sprawdzimy, czy wartość 23 jest większa lub równa 10. Oczywiście to jest prawda, ponieważ 23 faktycznie jest większe od 10. Tutaj przy okazji mimo wszystko zastosuję jeszcze echo, żeby to było lepiej sformatowane. I dajmy oczywiście znak WR nowej linii. Natomiast jeżeli sprawdzimy, czy 23 jest większe równe 23, no to oczywiście to również jest prawda, ponieważ warunek równości jest spełniony. Natomiast jeżeli bym zapisał, czy wartość 23 jest większe równe wartości 40, no to oczywiście tutaj uzyskamy wartość false, ponieważ wartość 23 ani nie jest większe od 40, ani również 23 nie jest równe wartości 40. I dokładnie tak samo możemy zrobić z mniejsze równe, czyli zróbmy już tylko i wyłącznie jeden przykład. Sprawdzamy, czy na przykład wartość 100 jest mniejsza równa od wartości 234, no i oczywiście tutaj otrzymamy true. Również możemy sprawdzić, czy jakieś wartości są sobie równe, czyli zapiszmy, czy wartość 1 równa jest wartości 1 i będziemy mieli prawdę, ponieważ faktycznie te obie wartości są równe, nawet jeżeli mamy różne typy, czyli po lewej stronie mamy int, a po prawej zróbmy wartość float, czyli zmienną przecinkową, no i również mamy true, więc jest to bardzo ważne do zapamiętania.
A co jeżeli chcemy sprawdzić, czy coś sobie nie jest równe, to sprawdźmy, czy 1 nie jest równe na przykład wartości 1. Oczywiście tutaj uzyskamy wartość false, ponieważ one są sobie równe, ale jeżeli mamy inne wartości, na przykład 7, no to oczywiście 1 nie jest równe 7 i otrzymamy wartość true, czyli prawdę. No dobrze, a co jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, czy dwie wartości są sobie identyczne, czyli czy zarówno zgadza się wartość, jak i również i typ. I tutaj korzystamy z potrójnego równa się, czyli za jednym razem sprawdzamy typ oraz również i wartość. I oczywiście dwie liczby całkowite 1, jeżeli sprawdzamy, czy są identyczne, no to będziemy mieli wartość true. No ale co jeżeli zapiszemy tutaj jedynkę jako liczbę całkowitą, ale po prawej stronie zapiszemy float, niby wartość się zgadza, ale oczywiście typy się różnią. No to w takim wypadku będziemy mieli false. No i w ten sam sposób możemy sprawdzić, czy obie wartości nie są sobie identyczne i tutaj otrzymamy true, ponieważ typ się nie zgadza. I pamiętajmy również, że w ten sposób możemy sprawdzić nie tylko liczby, ale również łańcuchy znaków. Czyli sprawdźmy, czy na przykład Ania równe jest wartości Ania. No i oczywiście otrzymamy wartość true, ponieważ są sobie równe, ale jeżeli zapiszemy Ania z dużych liter, już jako kolejny przykład, no to w takim wypadku otrzymamy wartość false, ponieważ Ania z dużych liter, no to nie jest ten sam łańcuch znaków, co Ania z małych liter. I tak samo również możemy porównać wartości boolean. Czyli na przykład, jeżeli sprawdzimy, czy wartość true równa jest wartości true, no to oczywiście będziemy mieli prawdę. Natomiast jeżeli porównamy z false, to otrzymamy false. Więc w ten sposób możemy korzystać z operatorów porównania w PHP. Operator logiczny AND pozwala nam na jednoczesne sprawdzenie kilku warunków i zasada jest bardzo prosta. Jeżeli po obu stronach mamy prawdę, to na końcu też otrzymamy prawdę. Czyli jeżeli będziemy mieli na przykład prawdę i fałsz, albo dwa fałsze, to w takim wypadku na końcu otrzymamy false. I zróbmy taki przykład, zapiszmy sobie sprawdzenie, czy na przykład wartość 10 jest większa równa od 3, oczywiście to będzie true, ale przy okazji chcemy sprawdzić również drugi warunek, więc zapiszmy AND, operator logiczny i sprawdzamy, czy wartość 12 równa jest wartości 12. Więc po lewej stronie mamy prawdę i po prawej stronie mamy prawdę, więc w takim wypadku operator AND zwróci nam true na samym końcu. Natomiast wartość false będzie zwrócona, jeżeli będzie chociaż jeden fałsz, czyli sprawdźmy, czy 10 jest większe równe od 22, to będzie false, więc w praktyce otrzymamy na końcu false, mimo że po prawej stronie będzie prawda. No i rzeczywiście. Natomiast jeżeli będziemy mieli dwa fałsze, no to w takim wypadku również otrzymamy false. Czy 12 nie jest równe 12, to również będzie fałsz, więc w takim wypadku mamy false jako wynik. I co ciekawe, w ten sposób możemy łączyć kilka warunków, czyli sprawdźmy, czy na przykład wartość 55 nie jest równa wartości 12, oczywiście to jest true, czy wartość 1 jest większa równe 0, oczywiście to jest true i zapiszmy kolejny AND, czy na przykład wartość Ania równe jest wartości Ania. No i w takim wypadku oczywiście mamy trzy prawdy, czyli w praktyce otrzymamy na końcu true. Tutaj brakuje mi trochę miejsca, więc skrót Ctrl+B i zamkniemy ten eksplorator plików. No i mamy wartość true na samym końcu, jeszcze sprawdzimy. No i rzeczywiście mamy true. Natomiast jeżeli będzie chociaż jeden fałsz gdziekolwiek tutaj, no to w takim wypadku będziemy mieli na końcu false. Na przykład, czy 1 jest większe równe 3, oczywiście to jest fałsz, więc będziemy mieli tutaj false w przeglądarce. I w ten sposób właśnie korzystamy z operatora logicznego AND.
Zróbmy zadanie z operatorem logicznym AND. Zasady są bardzo proste. Na kartce napisz dla poszczególnych czterech przypadków, jaki będzie na końcu wynik, prawda albo fałsz. Zrób proszę to zadanie i za chwilę pokażę przykładowe rozwiązanie. I przejdźmy do rozwiązania. 1 czy równe jest 2? Oczywiście to będzie false, więc już nawet nie musimy dalej sprawdzać, bo przy end 1 fałsz da nam na końcu false. Kolejny przypadek, 7 mniejsze o 10 to będzie true, a nie jest równe b jako łańcuchy znaków. Oczywiście to są dwa różne znaki, więc w praktyce będziemy mieli dwie prawdy, czyli na końcu true. 22 większe równe 22 true, 10 nie jest równe 11 true, 3 większe równe od minus 3, oczywiście mamy true. Czy 6 jest identyczne wartości 6, 0, czyli czy jest taka sama wartość oraz typ? No oczywiście nie, tutaj będzie wartość false, więc w takim wypadku na końcu i tak będzie false. No i sprawdźmy, czy wszystko działa jak należy. False, true, true oraz false, czyli zadanie jest rozwiązane. Operator logiczny OR, czyli lub w postaci podwójnych pipe'ów, zwraca fałsz, jeśli po obu stronach będziemy mieli fałsz, czyli musi być przynajmniej jedna prawda po której ze stron, żebyśmy na końcu mieli wartość true. Na przykład, czy 1 równy jest 1? Oczywiście wartość true. I w praktyce, już nawet nieważne co będzie później, mamy chociaż jedną prawdę, więc otrzymamy na końcu wartość true. Czyli na przykład, czy 10 nie jest równe wartości 10, to będzie fałsz, ale na końcu i tak będziemy mieli true, czyli prawdę. I następnie zróbmy kolejny przykład. Jeżeli będziemy mieli fałsz po obu stronach, no to w takim wypadku dopiero otrzymamy fałsz. Czyli czy wartość 4 jest mniejsza od wartości 2, oczywiście jest fałsz, lub czy wartość 7 jest większa równa od wartości 8, no to w takim wypadku oczywiście mamy fałsz po obu stronach, więc na końcu otrzymamy false. Natomiast jeżeli byśmy mieli chociaż jedną prawdę, czyli 7 większe równe od 7, więc po prawej stronie mamy true, no to w takim wypadku otrzymamy wartość true. I podobnie jak wcześniej możemy łączyć kilka takich warunków, czyli zapiszmy sobie kolejny przykład, czy wartość 7 jest większe równe od wartości 10 lub czy wartość na przykład b równe jest wartości b, no to tutaj chociaż mamy jedną prawdę, więc na końcu otrzymamy wartość true. Więc w ten sposób właśnie możemy korzystać z operatora logicznego OR. Zróbmy kolejne zadanie, tym razem z operatorem logicznym OR. Zasady są takie same jak wcześniej, czyli dla poszczególnych przypadków zapisujemy, jaki będzie na końcu wynik. Zrób proszę to zadanie i za chwilę pokażę przykładowe rozwiązanie. Sprawdźmy pierwszy przypadek, czy Asia nie jest równe Ola, no to oczywiście jest true i też true, jedna prawda jest, więc na końcu otrzymamy wartość true. Następnie, czy 7 nie jest równe 7, to będzie false, 56 mniejsze równe 23 też false, więc na końcu otrzymamy false. Czy 1 równe jest wartości 1, 0, czy właściwie jest identyczne, to będzie false, bo typy się nie zgadzają. Czy 3 nie jest równe 3, czy nie jest identyczne 3, oczywiście false. I czy 78 nie jest równe 89, mamy w końcu prawdę, więc na końcu będzie również true. Jeszcze sprawdźmy w przeglądarce true, false oraz true, czyli zadanie jest rozwiązane. Znamy już operator konkatenacji, za pomocą którego możemy łączyć różne wartości z łańcuchami znaków, czyli zapiszmy sobie, powiedzmy, że to będzie hello world i oczywiście za pomocą kropki możemy połączyć ten łańcuch z innym łańcuchem, na przykład z wykrzyknikiem, czy też możemy połączyć z jakąś wartością, z jakiejś zmiennej, więc zapiszmy sobie tutaj po prostu test i jakieś dowolne po prostu znaki.
i następnie możemy to połączyć razem z naszym łańcuchem za pomocą kropki, czyli w praktyce za pomocą operatora konkatenacji, i dodajmy jeszcze nową linię w przeglądarce za pomocą BR. I to jest bardzo proste, ale o wiele ciekawszymi operatorami są tak zwane operatory złożone, za pomocą których możemy zrobić działania matematyczne i od razu przypisać wartość do naszej zmiennej. Znamy już inkrementację i dekrementację, natomiast tutaj możemy dodawać dowolne wartości. I teraz zapiszmy sobie taki przykład, powiedzmy, że zaczynamy od num o wartości 10 początkowej. No i teraz, żebyśmy dodali jakąś wartość do num i zapisali w num, no to możemy zapisać num plus 2. No ale po co, skoro możemy to zrobić jeszcze lepiej, czyli mianowicie możemy zapisać plus równa się. Czyli zapiszmy num plus równe wartość na przykład 3, no to w takim wypadku otrzymamy wartość 15. Czyli 12 z num plus 3 to będzie 15 i wartość 15 będzie zapisana w num, więc jest to bardzo wygodne. Jest to taki krótszy zapis i ponownie sprawdźmy wynik w przeglądarce. No i jak moglibyśmy się spodziewać, otrzymamy wartość 15. I w ten sposób możemy również zrobić inne operacje, na przykład odejmowanie, czyli to będzie minus równe jest, odejmiemy wartość 5 od 15, no to wrócimy do wartości 10, następnie pomnożymy to razy 2, czyli to będzie gwiazdka równa się 2, to otrzymamy wartość 20, no i jeszcze możemy podzielić na przykład przez 4, no to 20 przez 4, no to otrzymamy wartość 5. I jeszcze zróbmy potęgę, czyli w praktyce to będzie podwójny znak mnożenia, równe jest, oraz do drugiej potęgi, czyli 5 razy 5 to będzie wartość 25. No i teraz sprawdźmy, czy wszystko się zgadza, czy nie ma jakiegoś błędu po drodze. No i faktycznie mamy wartość 25, tak jakbyśmy mogli się spodziewać. I możemy również zrobić resztę z dzielenia, czyli zapiszmy sobie resztę z dzielenia, więc z procentem, reszta z dzielenia dla wartości 2, no to oczywiście będzie wartość 1. No i jeszcze sprawdźmy i OK. No i w ten sposób właśnie możemy korzystać z tych operatorów złożonych. Pętle pozwalają nam na wielokrotne wykonanie danego kodu, który będzie w bloku kodu. I zrobimy sobie najprostszy przykład pętli. Pętli Y. Potrzebujemy do pętli Y licznika, który będziemy sprawdzali jako warunek w każdej iteracji pętli. Więc zapiszmy sobie na przykład I o wartości początkowej, na przykład 10. I następnie korzystamy z słowa kluczowego while, tutaj wskazujemy, że chcemy mieć pętlę, opisujemy warunek, który musi być spełniony w nawiasach okrągłych, czyli na przykład, że zawartość zmiennej i ma być większa lub równa 0. I następnie piszemy blok kodu w nawiasach klamrowych i tutaj będą wszelkiego rodzaju instrukcje, które mają być wykonane w iteracji pętli. Oczywiście iteracja pętli zadzieje się wtedy, jeżeli warunek będzie spełniony. Tutaj na samym początku 10 oczywiście będzie większe równe 0. Będziemy mieli z tego true, więc pętla wykona ten kod. I tutaj przede wszystkim pokażemy tą wartość w konsoli, czyli zapiszmy sobie echo i następnie dopiszemy tutaj na przykład po prostu przecinek i spację, bo będziemy mieli kilka pętli. I następnie musimy zrobić bardzo ważną rzecz, to znaczy, jeżeli korzystamy z pętli, musimy upewnić się, żeby to nie była pętla nieskończona, ponieważ ona będzie się wykonywała cały czas, do momentu zwykle, aż po prostu skończy się proces PHP. To może trwać kilka minut, więc w takim wypadku zapiszmy sobie, że robimy dekrementację, czyli w każdej iteracji zmniejszymy wartość naszej zmiennej i o 1. I w ten sposób na pewnym etapie te wartości będą 9, 8, 7 i tak dalej, aż dojdzie do 0. 0 minus 1 to będzie minus 1. No i w takim wypadku wartość minus 1 w i da nam false przy sprawdzeniu tego warunku i następnie będzie wykonywany dalej kod. Czyli zapiszmy sobie tutaj echo oraz informację koniec pętli while.
I teraz sprawdźmy, jak to będzie wyglądało w przeglądarce. No i jak widać, mamy tutaj odliczanie od 10 do 0 i koniec pętli while. I to nie jest jedyny sposób na utworzenie pętli. Możemy również skorzystać z tak zwanej pętli do while. I tutaj również skorzystamy z jakiegoś licznika. Powiedzmy, że to będzie wartość naszej zmiennej a. I zaczynamy od wartości na przykład 3. I następnie słowo kluczowe do oraz blok kodu. I dopiero następnie zapiszemy naszą pętlę while oraz sprawdzenie warunku. I teraz jest istotna różnica pomiędzy zwykłą pętlą while a pętlą do while. Tutaj dodajmy jeszcze warunek. Powiedzmy, że wartość a ma być mniejsza od 8. Jaka jest różnica? Ano taka, że w pętli do while zawsze, niezależnie czy warunek jest spełniony czy nie, zawsze mamy pierwszą iterację pętli i dopiero po tej iteracji sprawdzany jest warunek, więc jest to istotna różnica. I tutaj ponownie zapiszmy sobie odwołanie do echo, z tym, że będziemy mieli inkrementację dla naszej zmiennej a. No i oczywiście pokażemy tą wartość w przeglądarce. No i zobaczmy, jak to wygląda. Odświeżymy sobie stronę. I tutaj właśnie zapomnieliśmy jeszcze średnika. Bardzo dobrze, więc zapiszmy sobie średnik i odświeżymy. No i zauważmy, że mamy liczenie od 3 do wartości 7. No i na koniec mamy koniec pętli while. Natomiast jeżeli byśmy zapisali tutaj warunek, który nie będzie spełniony, na przykład 30, czy 30 jest mniejsze od 8, no oczywiście nie, będziemy mieli false, ale w pętli do while i tak pierwszy raz ta iteracja się wykona. No i faktycznie, więc to jest istotna różnica pomiędzy zwykłą pętlą while a do while. Kolejny rodzaj pętli to jest pętla for i w praktyce częściej się z niej korzysta, ponieważ zapis jest bardziej zgrabny. Korzystamy z słowa kluczowego for, nawiasów okrągłych, gdzie zapisujemy wszystkie warunki oraz oczywiście bloku kodu, który będzie wykonany, jeżeli będzie spełniony warunek. I zapiszemy tutaj naszą zmienną, na przykład i o wartości początkowej 0, następnie średnik i zapisujemy warunek, jaki musi być spełniony, żeby dana iteracja pętli się zadziała, na przykład i będzie mniejsze, równe od wartości 6 i później po średniku piszemy inkrementację najczęściej lub dekrementację naszej zmiennej. W tym wypadku zrobimy inkrementację zmiennej i ten kod wykona się dokładnie po iteracji naszej pętli, więc akurat zrobimy sobie inkrementację. I następnie pokaż mi informacje w konsoli, czyli to dla nas będzie standardowo echo, jak i również i oraz dodatkowa informacja, żeby to wszystko w miarę jakoś wyglądało. I w przeglądarce otrzymamy liczenie od 0 do wartości 6, więc jak widać, pętla for jest niezwykle prosta. Co więcej, możemy również zrobić iterację po tablicy za pomocą pętli while albo for, no ale my zróbmy to już z pętlą for, czyli zapiszmy sobie naszą tablicę r i następnie poszczególne elementy zapiszmy kolejne elementy liczbowe i następnie wyświetlimy sobie zawartość tej tablicy oraz pomnożymy te wartości przez jakąś liczbę właśnie za pomocą pętli for, czyli zapiszmy for, następnie powiedzmy, że tutaj będziemy mieli nasz indeks w zmiennej a, wartość początkowa 0, no i ta sama sytuacja, czyli musimy zrobić warunek, więc to będzie a mniejsze od oraz długość tablicy, czyli dla nas to będzie po prostu count, wywołanie i count nam zwróci długość tablicy, w tym wypadku r. I teraz zróbmy jeszcze inkrementację naszego indeksu, czyli a++. I teraz zauważ, że jeżeli zapisałem warunek, tutaj mam zwróconą długość tablicy, to długość tej tablicy to oczywiście będzie 6 elementów, ale indeksy w praktyce będą od 0 do 5, ponieważ poszczególne indeksy liczone są od 0 w naszej tablicy, jak będziemy pobierali kolejne elementy. Czyli wartość 1 ma indeks 0, 2 indeks 1 i tak dalej. Czyli w praktyce ostatni indeks to będzie 5, więc zrobiłem tutaj mniejsze, a nie mniejsze równe. Ponieważ jeżeli bym się odwołał do indeksu 6 w tej tablicy, to oczywiście wyjdę poza tablicę, bo maksymalny indeks to jest 5. Nie możemy wychodzić za tablicę, bo inaczej będzie błąd. No i teraz pobierzemy sobie element,
Czyli zapiszmy na przykład value, odwołujemy się do naszej tablicy, czyli r, oraz po indeksie wyciągamy kolejny element i możemy ten element pokazać, czyli zapiszmy sobie na przykład, że to będzie value i pomnożymy przy okazji przez 3 tą wartość, ok, czyli value, no i oczywiście po przecinku kolejne elementy. I w ten sposób przejdziemy sobie po naszej tablicy za pomocą pętli for. No i rzeczywiście, no i poszczególne elementy jeszcze są pomnożone przez 3. Dodatkowo również warto wspomnieć, że możemy zrobić liczenie wartości w pętli nie tylko jednej, ale nawet kilku. Czyli zapiszmy sobie taki przypadek for i następnie zróbmy zmienną i o wartości początkowej na przykład 1 i następnie po przecinku tutaj za jedynką tworzymy sobie kolejną zmienną j. Na przykład zróbmy o wartości początkowej 10. Czyli możemy zdefiniować sobie na samym początku kilka naszych zmiennych, które będą używane w pętli po przecinku. I teraz zapiszmy warunek, czyli to na przykład będzie, że nasza zmienna i jest mniejsza równa od 10, ok? I następnie po średniku piszemy kod, który będzie wykonany po każdej iteracji naszej pętli. I my tutaj również po przecinku możemy zapisać, co się stanie z naszymi zmiennymi i oraz j. Czyli na przykład ja bym chciał, żeby nasza zmienna i była inkrementowana, czyli zapiszmy sobie plus plus, ale również chciałbym, żeby nasza zmienna j była dekrementowana. I w ten sposób za jednym razem będę miał zmieniane dwie zmienne. No i teraz zapiszmy echo z tymi wartościami, czyli to będzie wartość i, jak i również i wartość naszej zmiennej j. Tutaj połączymy sobie za pomocą myślnika, ok, no i później wartość zmiennej j oraz dodajmy jeszcze znak nowej linii w przeglądarce br. I następnie wykonamy ponownie ten przykład, no i zauważmy, że mamy pary poszczególnych wartości dla zmiennej i oraz dla zmiennej j. I w każdej iteracji zwiększamy i o 1, ale j zmniejszamy o 1, więc też tak możemy zrobić. Zróbmy zadanie z pętlą for. Zapisz zmienną z tablicą wraz z elementami liczbowymi od 0 do 10 z krokiem co 2, czyli 2, 4, 6, 8 i tak dalej. Napisz pętlę for, która przejdzie po tych wszystkich elementach, pobierze wartość z tablicy według indeksu, doda 5 do tej wartości z tablicy i całość pomnoży przez 2. Czyli na przykład 0 plus 5 to będzie 5, raz 2 to 10 i 10 pokazujemy w przeglądarce. Zrób proszę to zadanie i za chwilę pokażę przykładowe rozwiązanie. Zaczynamy od zmiennej, w której będzie tablica z kolejnymi elementami, czy to będzie 0, 2, następnie 4, 6, 8 i 10. I teraz z pomocą pętli for przejdziemy po tych wszystkich elementach, czyli na przykład i z wartością początkową 0 i następnie wartość i musi być mniejsza niż długość tablicy, która będzie zwrócona przez wbudowaną funkcję count, no i musimy przekazać do niej naszą tablicę. Następnie robimy inkrementację naszego indeksu oraz blok kodu, który będzie wykonany w każdej iteracji. Pobieramy sobie wartość z tablicy, czyli to będzie data oraz według indeksu, ok. No i teraz utworzymy sobie wartość z obliczeń, czyli to będzie nasza wartość z zmiennej v, następnie dodamy do niej piątkę i całość pomnożymy razy 2, więc tutaj zróbmy sobie jeszcze nawiasy. No i teraz pokazujemy wszystko w konsoli, więc zapiszmy sobie echo i następnie wartość v oraz dodajmy po prostu przecinek i spację. Więc jak widać jest to niezwykle proste i mamy te wszystkie wartości w przeglądarce, czyli zadanie jest wykonane.
Jeżeli mamy tablicę i musimy przejść po wszystkich elementach, to w takim wypadku możemy wykorzystać prostszą formę pętli, tak zwaną for each, która przechodzi po wszystkich elementach tablicy i nie musimy korzystać z wartości liczbowej indeksu. Czyli powiedzmy, że chcielibyśmy przejść po tych wszystkich użytkownikach i zapiszmy sobie for each i następnie wskazujemy naszą tablicę, po której chcemy przejść, czyli u nas to będzie po prostu usernames i słowo kluczowe as i teraz zapiszmy naszą wartość, która będzie po prostu przechowana tutaj i to będzie kolejny element naszej tablicy, czyli Kasia, Adam i tak dalej. No i oczywiście blok kodu i następnie zapiszmy tutaj jeszcze echo, odwołamy się do tej wartości kolejnego elementu z tablicy, który jest w value, no i zróbmy jeszcze nową linię w przeglądarce. I w ten sposób przejdziemy po wszystkich elementach tablicy i jak widać ta pętla jest o wiele prostsza, więc wielu programistów ją preferuje. Natomiast oczywiście, jeżeli musimy przejść po określonych elementach tablicy, czyli na przykład zakres od do, powiedzmy od pierwszego elementu do trzeciego, no to w takim wypadku lepiej jest korzystać na przykład z pętli for, gdzie możemy określić poszczególne indeksy od i do. Naszym programem możemy sterować za pomocą instrukcji warunkowych if, czyli możemy dodać logiki do naszego programu, dzięki czemu będzie bardziej elastyczny, może reagować na przykład na zachowanie użytkownika, ze względu na jakieś dane i tak dalej. Zapiszmy prosty przykład, to będzie zmienna a o wartości 4 oraz zmienna b o wartości 10. I następnie słowo kluczowe if oraz warunek w nawiasach okrągłych i blok kodu, który będzie wykonany wtedy, jeżeli warunek będzie spełniony, czyli da nam true. No i powiedzmy, że chcemy sprawdzić, czy zmienna a jest mniejsza od zmiennej b. Oczywiście wartość 4 będzie mniejsza od 10, czyli to da nam true, więc ten kod tutaj razem z instrukcjami będzie wykonany. Oczywiście jeżeli warunek nie byłby spełniony, no to ten kod w bloku kodu nie będzie wykonany i dalej będzie działał nasz program. Czyli my zapiszemy sobie informację za pomocą echo, na przykład a mniejsze od b. I znak nowej linii. I oczywiście tutaj tą informację otrzymamy w przeglądarce, natomiast jeżeli byśmy zmienili te wartości, czy na przykład a byłoby 14, no to w takim wypadku oczywiście warunek nie będzie spełniony. 14 nie jest mniejsze od 10, czyli da nam false, więc ten kod nie będzie wykonany. Jak sobie to odświeżymy, no to faktycznie nie ma tej informacji. I co ciekawe, możemy również zareagować na taką sytuację, kiedy dana wartość, kiedy dany warunek nie będzie spełniony, za pomocą else. Czyli możemy sobie zapisać taką sytuację if i następnie na przykład wartość zmiennej b, czyli 10, czy jest większe od wartości 20. Oczywiście tutaj otrzymamy false, no ale mimo wszystko zapiszmy sobie to nasze echo, że b większe od 20. Natomiast jeżeli warunek nie będzie spełniony, czyli jeżeli będziemy mieli wartość false, no to w takim wypadku będzie wykonany drugi blok kodu po else. No i tutaj zapiszemy sobie, że w praktyce b nie jest większe od 20. No i ponownie sprawdzimy, jak to wygląda w przeglądarce i faktycznie b nie jest większe od 20, ponieważ 10, jeżeli sprawdzamy, czy jest większe od 20, to oczywiście da false, więc będzie wykonany blok kodu po else. No i pamiętajmy oczywiście, że możemy mieć w bloku kodu wiele instrukcji, wiele linii kodu. Tutaj upraszczamy sobie maksymalnie, więc zostawimy tylko i wyłącznie jedną. No i sprawdźmy jeszcze sytuację, jeżeli faktycznie wartość b jest większa, czyli na przykład 210, no to w takim wypadku 210 większe od 20 oczywiście da nam true, więc będzie wykonany ten blok kodu, a po else oczywiście nie. Odświeżamy, no i faktycznie b większe od 20, więc w ten sposób możemy korzystać z instrukcji warunkowych. Czasami zdarza się sytuacja, że musimy sprawdzić różnego rodzaju wartości w naszej zmiennej i zaczniemy od zmiennej a z wartością 5 i będziemy testowali,
czy zawartość zmiennej A to jest jakaś konkretna wartość. No i oczywiście możemy zrobić wiele tutaj kombinacji if, else i tak dalej, ale po co, skoro możemy skorzystać z else if? Jest to specjalne słowo kluczowe, które sprawdzi nam kolejny warunek, jeżeli poprzedni nie był true. Czyli zapiszmy sobie if na przykład zawartość zmiennej A czy równy jest 0, no to w takim wypadku damy informację w konsoli, że po prostu tutaj nasze A jest 0. No i oczywiście zróbmy BR, nową linię. I następnie skopiujemy sobie to wszystko, żeby było mniej pisania. I teraz, jeżeli oczywiście A nie będzie 0, no to możemy zapisać słowo kluczowe else if i następnie tutaj robimy sprawdzenie kolejnego warunku. Oczywiście tutaj ten if nam się nie przyda. I następnie sprawdzamy, czy na przykład jest wartość 1. I teraz możemy to powtórzyć dla kolejnych wartości, czyli na przykład 2, następnie 3 i tak dalej. Tutaj troszeczkę sobie skrócimy. Zapiszmy co 2, czyli 3 oraz 5, żeby nie było za dużo tych przypadków. OK, chociaż również oczywiście możemy tak zrobić. Czyli tutaj mamy wartość 3 i na koniec dajmy jeszcze wartość 7. OK. I jak to działa? Na początku jest sprawdzona wartość naszej zmiennej A, czy równa jest 0. Oczywiście to jest 5, więc da nam false, więc ten blok kodu nie będzie wykonany, więc sprawdzany jest kolejny. Czy 5 równe jest 1? Oczywiście false. Blok kodu nie będzie wykonany. Kolejne sprawdzenie, bo mamy else if. Czy A równe jest 3? Nie wykona się. Czy A równe jest 5? Oczywiście to się wykona. Więc teraz ten blok kodu będzie wykonany. I uwaga, jak któryś blok kodu w tej kombinacji if else if będzie wykonany, no to kolejne tutaj sprawdzenia już nie wystąpią. Po prostu dalej zacznie być wykonywany program po tej całej konstrukcji if else if. Jest to bardzo ważne, żebyśmy zapamiętali. Więc zapiszmy sobie tutaj jeszcze dla upewnienia, czyli to będzie echo i koniec programu. OK, no i teraz sprawdźmy, jak to działa w przeglądarce. No i rzeczywiście 5 jest 5. Zmienimy sobie wartość na 3, no to 3 jest 3 i koniec programu. I również możemy skorzystać z innej kombinacji, właściwie to będzie to samo, czyli zamiast jednego słowa kluczowego else if, możemy zapisać po prostu else if oddzielnie, z spacją. Tutaj również PHP to dopuszcza. I teraz, co się stanie, jeżeli żaden z tych warunków nie będzie spełniony? No to oczywiście w takim wypadku, jeżeli na przykład będzie wartość 30, to nie otrzymamy żadnej informacji tutaj z tych echo. Ale jeżeli chcielibyśmy zareagować na taką sytuację, że żaden z tych warunków nie jest spełniony, no to w takim wypadku możemy na samym końcu zapisać blok kodu po else, który będzie domyślny, czyli będzie wykonany, jeżeli żaden z poprzednich przypadków tej kombinacji nie był spełniony. Czyli zapiszemy sobie informację, że A jest wartością A. OK. Cokolwiek, żebyśmy mieli tą informację i następnie odświeżymy i faktycznie. Natomiast jeżeli zapiszemy sobie 0, no to w takim wypadku będzie informacja z tego pierwszego bloku kodu i ponieważ był spełniony, to reszta nie będzie sprawdzana. Więc w ten sposób możemy korzystać właśnie z if oraz else if. Zróbmy zadanie z if else if. Zastosuj if else if do sprawdzenia, czy wartość zmiennej num jest dodatnia, ujemna czy równa 0. Pokaż w przeglądarce stosowną informację. Zrób proszę to zadanie i za chwilę pokażę przykładowe rozwiązanie. Czas na przykładowe rozwiązanie if oraz sprawdzamy, czy na przykład num jest większe od zera, czy może mniejsze od zera, czy od razu, czy równe jest 0. Tutaj możemy na wiele sposobów to wykonać. I oczywiście w takim wypadku wiemy, że num jest dodatnie. I następnie robimy else if, razem czy oddzielnie możemy zapisać i sprawdzamy kolejny warunek, czy na przykład num równe jest 0,
No to w takim wypadku możemy zapisać, że num jest równe 0. No i ostatni przypadek w else, na tym etapie już wiemy, że num musi być ujemne, ponieważ wszystkie się tutaj te opcje wykluczają. I Ctrl S, następnie sprawdzamy wynik, no i faktycznie 5 jest dodatnie. Gdy zrobimy minus 5, no to w takim wypadku będziemy mieli informację, że ujemne, natomiast z wartością 0, że równe jest 0. Warto jest testować wszystkie przypadki, czy nasz kod działa prawidłowo. No i w tym wypadku mamy wykonane zadanie. W PHP możemy skrótowo zapisać kombinację if-else, na przykład gdy sprawdzamy, czy zawartość zmiennej name jest równa Kasia, no to w takim wypadku oczywiście otrzymamy odpowiednią informację w konsoli, natomiast jeżeli nie będzie równe z tym imieniem, no to będziemy mieli po prostu tylko witaj. I teraz zapiszmy to bardziej skrótowo za pomocą operatora ternary, czyli to będzie zmienna MSG, do której przypiszemy wynik działania operatora ternary. Następnie w nawiasach okrągłych piszemy nasz warunek, czyli my tutaj podobnie sprawdzamy, czy name jest równe dokładnie wartości Kasia. I teraz zapisujemy znak zapytania i teraz ten kod będzie wykonany i zwrócony i zapisany do zmiennej MSG, jeżeli tutaj ten warunek da nam true, czyli w praktyce zwrócimy tekst, który później pokażemy w konsoli. I następnie, jeżeli będzie jakieś inne imię niż Kasia, to będzie wykonany kod po dwukropku, czyli w naszym wypadku to będzie po prostu witaj z wykrzyknikiem. No i teraz możemy tą informację wyświetlić w konsoli, czyli zapiszmy sobie tutaj po prostu echo oraz odwołanie do MSG. I teraz sprawdźmy, jak to działa. No i zauważmy, że mamy dwa razy witaj Kasia. Oczywiście, jeżeli zapiszemy tutaj na przykład Asia, no to w obu wypadkach będziemy mieli tylko i wyłącznie witaj z wykrzyknikiem. Więc w ten sposób możemy korzystać z operatora ternary. Kiedy korzystamy z instrukcji if, żeby sprawdzić na przykład wartość boolean, zapiszmy sobie email send jako wartość false, no to w takim wypadku mamy dwie możliwości. Czyli zapiszemy sobie na przykład if oraz odwołamy się do email send i możemy przyrównać tą wartość do false, no to w takim wypadku damy informację echo, że trzeba wysłać email. No albo możemy sprawdzić z wartością true. No i w takim wypadku możemy dać informację, że e-mail został wysłany. No ale możemy to zapisać jeszcze bardziej skrótowo. Czyli jeżeli mamy sprawdzenie, czy wartość jest true, to w przypadku instrukcji if i tak domyślnie ona oczekuje wartości logicznej, true albo false. Więc możemy skrócić ten zapis, czyli skasujemy przyrównanie do true i w ten sposób to będzie dokładnie to samo, co ten zapis. Czyli w takim wypadku, jeżeli wartość w email send jest true, no to będzie właśnie wykonany ten kod. No i sprawdźmy, jak to będzie działać. Czyli zapiszmy sobie tutaj wartość początkową true i odświeżymy przykład. No i faktycznie e-mail został wysłany. Więc ten zapis jest sobie równoważny. Co więcej, możemy odwrócić wartość logiczną za pomocą wykrzyknika i możemy zareagować skrótowo również na false. Czyli zapiszmy sobie w ten sposób e-mail send. To oczywiście kasujemy. I sprawdzamy, czy wartość w email send równa jest false. Ale jak to zrobić? Po prostu odwracamy wartość logiczną. I jeżeli email send ma wartość false, to w takim wypadku przy odwróceniu zamienimy false na true. No i oczywiście true sprawi, że ten kod będzie wykonany. Ale oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli email send ma wartość false. I ponownie to sprawdzimy, tylko że zamienimy sobie na wartość false, czyli fałsz i odświeżamy. No i proszę bardzo, trzeba wysłać e-mail. Więc bardzo często spotkamy się właśnie z takim skrótowym zapisem i warto z tego korzystać. Konstrukcja switch
Działa w podobny sposób jak if else if, ale jest bardziej zgrabnym zapisem, szczególnie jeżeli musimy sprawdzić wiele różnego rodzaju wartości w zmiennej. Zaczniemy od num o wartości 10 i zapiszemy słowo kluczowe switch i następnie w nawiasach okrągłych nazwę naszej zmiennej, którą będziemy testowali, jej wartość oraz zapiszemy tutaj blok kodu i poszczególne przypadki, na które będziemy reagowali. Za pomocą case oraz wartości, na przykład 0 i następnie, jeżeli faktycznie w num będzie wartość 0, to będzie wykonany jakiś kod, więc zapiszmy sobie echo i następnie, że num to 0. I tutaj oczywiście może być wiele linii kodu, jeżeli chcemy. I następnie kończymy taki pseudoblok kodu za pomocą instrukcji break. I piszemy kolejne przypadki, case. I tutaj już skrótowo zapiszemy po prostu tylko kilka. Na przykład mamy wartość 3, później ponownie echo, jak i również i break, z tym, że pokażemy informację jako 3, ok. I następnie dajmy już wartość 10. I tutaj 10 i następnie zaznaczymy cały ten blok i Shift Tab, żeby go lepiej sformatować, żeby nam tutaj ten cały blok na lewo wrócił o jedną tabulację. I dodajmy jeszcze jeden przypadek, na przykład z wartością 12. I w ten sposób możemy zapisać sprawdzenie poszczególnych wartości. I co więcej, możemy również dodać domyślny kod, który będzie uruchomiony, jeżeli żaden z tych przypadków case nie był wybrany, tak? Jeżeli nie pasował. I robimy to za pomocą słowa kluczowego default i następnie po dwukropku piszemy kod, który ma być wykonany. Czyli zapiszemy na przykład echo, że to po prostu jest default z jakąś wartością num. Ok, więc jak widać jest to bardzo proste i teraz przetestujmy jak to działa, czy odświeżymy sobie przykład, no i num to 10, jeżeli zapiszemy 0, to oczywiście pierwszy przypadek będzie użyty, natomiast wartość 100, no to będzie wykorzystany default. I co ciekawe, możemy również za jednym razem sprawdzić wiele różnego rodzaju wartości, czyli po prostu skopiuję sobie tutaj to wszystko i następnie przetestujemy zmienną data. I zapiszmy wartość na przykład minus 2 i następnie będziemy testowali poszczególne przypadki dla data. No i tutaj oczywiście możemy to wszystko pokasować, ponieważ będziemy testowali, czy liczba jest dodatnia, czy ujemna. I jeżeli mamy takie wartości, dodajmy jeszcze na przykład 2, no to w takim wypadku możemy zapisać, że data to liczba dodatnia. I następnie o wartości i odwołujemy się do data. Natomiast w przypadku, jeżeli zrobimy sobie wartości ujemne, no to możemy to skopiować, to również zareagujemy tym samym pseudoblokiem kodu, który będzie uruchomiony i ponownie skrót Shift Tab i następnie zapiszmy tutaj wartości ujemne, czyli minus 2, minus 3, minus 10, minus 12. Data to liczba ujemna o wartości data. Czyli w praktyce za jednym razem wykorzystujemy te same instrukcje dla różnych przypadków, dla różnych wartości. No i teraz sprawdźmy, jak to działa. Tutaj oczywiście również data, dajmy na koniec, default, odświeżymy. No i zauważmy, że data to liczba ujemna o wartości minus 2, natomiast jeżeli będzie dodatnia, to oczywiście otrzymamy taką informację, że jest to liczba dodatnia. Więc w ten sposób również możemy korzystać z switch. Zróbmy kolejne zadanie z switch. W zmiennej temp będzie temperatura. Napisz switch sprawdzający przypadki wartości temperatury. Dla poniższych wartości minus 10, minus 5, 0 i 5 pokaż informację zima, 10, 12 to wiosna lub jesień, 20, 25 to lato. No i domyślna informacja to nieznany przypadek. Zrób proszę to zadanie i za chwilę pokażę przykładowe rozwiązanie. Zadanie jest bardzo proste, korzystamy z switch i następnie mamy naszą temperaturę i poszczególne przypadki za pomocą case, czyli to będzie minus 10,
Do tego potrzebujemy jeszcze minus 5 oraz wartość 0 i 5 na plusie. I w takim wypadku damy informację za pomocą echo, że to jest po prostu zima. OK. No i robimy standardowo break. Natomiast reszta przypadków to będzie przede wszystkim 10 i 12, więc tutaj dodajmy odpowiednią wartość i ponownie Shift Tab. OK, możemy sobie to lepiej sformatować. I dla wartości 10 oraz 12 zapiszemy, że to jest wiosna lub jesień. No i potrzebujemy jeszcze lata, czyli dodajmy sobie kolejny przypadek dla wartości 20 i 25. I to będzie lato. Potrzebujemy również domyślnej informacji, która będzie w default. I w takim wypadku zapiszemy, że to jest nieznany przypadek. I przetestujmy, jak to działa, czyli odświeżymy sobie przykład, wiosna lub jesień. Jeżeli mamy wartość na przykład 2, to będzie nieznany przypadek. Wartość minus 5 to będzie zima, natomiast 25 to będzie lato. Więc zadanie jest rozwiązane. Alternatywą dla if-else if oraz switch jest wykorzystanie nowej konstrukcji match, która pojawiła się w PHP w wersji 8. Zapiszmy sobie wartość początkową, właśnie 8, i następnie do result wrzucimy informację zwrotną z match i tutaj zapiszmy match i testujemy naszą wartość num. I zapisujemy poszczególne przypadki, czyli powiedzmy, że 0, no to będzie w takim wypadku zwrócona wartość, że jest 0. Następnie po przecinku dajmy 3, to będzie wartość tekstowa 3 i tak dalej. Czyli jak widać, możemy w ten sposób zrobić takie pary przypadków i wartości, które będą zwracane. I już skrótowo zapiszmy po prostu, że to jest 8. I dodajmy jeszcze jeden przypadek, na przykład 10. I podobnie jak wcześniej, możemy zapisać domyślną zwracaną wartość, czyli po przecinku dodajmy default, no i również nieznana wartość. OK, no i teraz pokażmy wynik za pomocą echo, czyli dla nas to będzie wartość z result. No i teraz odświeżymy, no i mamy informację 8. I teraz, jeżeli nam to nie działa, no to najprawdopodobniej znaczy, że mamy starszą wersję PHP, więc po prostu musimy zainstalować ponownie XAMPP-a. Kiedy korzystamy z pętli, to czasem zdarza się sytuacja, że chcemy przerwać jej działanie. I w takim wypadku najlepiej jest skorzystać ze słowa kluczowego break, które oczywiście wykorzystujemy nie tylko w switch, ale właśnie w celu przerwania iteracji pętli i zakończenia pętli. Czyli zapiszmy sobie naszą pętlę, przejdziemy tutaj po wszystkich elementach, czyli standardowo sprawdzamy, czy tutaj i jest mniejsze o długość naszej tablicy, ponieważ będziemy przechodzili po indeksie. I następnie inkrementacja tej wartości. Pobieramy kolejny element z tablicy do zmiennej v, czyli w naszym wypadku to będzie r oraz po indeksie i. I teraz sprawdzimy sobie, czy przypadkiem wartość naszej zmiennej v jest na przykład równa 3 i w takim wypadku możemy zastosować break i w ten sposób przerwiemy działanie naszej pętli. I dodajmy jeszcze informację w przeglądarce, jaka jest aktualna wartość, czyli dla nas to będzie po prostu odwołanie do V oraz znak nowej linii. OK, no i teraz możemy odświeżyć ten przykład i zauważmy, że mamy wartości 1, 2 oraz 3, czyli faktycznie udało się przerwać działanie naszej pętli za pomocą break. I tutaj przy okazji warto wspomnieć, że jeżeli w bloku kodu naszej instrukcji if mamy tylko i wyłącznie jedną instrukcję,
to ten kod możemy jeszcze bardziej skrótowo zapisać, mianowicie bez tych nawiasów klamrowych i następnie tą pojedynczą instrukcję, czy to będzie break, echo, czy cokolwiek innego, możemy zapisać w jednej linii, więc taki zapis będzie po prostu bardziej czytelny i krótszy. Ctrl S, odświeżymy przykład i działanie będzie takie samo. Pamiętajmy również, że możemy łączyć wiele warunków razem z instrukcją if, czyli na przykład możemy sprawdzić, czy wartość V jest większa równa 3 oraz drugi warunek również musi być spełniony, czyli na przykład zapiszmy, że V musi być mniejsza od 10, więc też możemy tak rozbudować naszą instrukcję if, ponieważ na koniec ona i tak potrzebuje prostej wartości logicznej true albo false. I w takim wypadku oczywiście będziemy mieli taki sam rezultat. Oprócz break mamy jeszcze dostęp do drugiego słowa kluczowego, mianowicie do continue, które pozwala nam na pominięcie aktualnej iteracji pętli, czyli pętla dalej będzie działała, ale aktualna iteracja jest pominięta. Jest to bardzo przydatne. Zróbmy przykład. Powiedzmy, że jeżeli wartość V jest równa 2 lub V jest równe 4 lub V jest równe 6, no to w takim wypadku robimy continue i pomijamy dalszy kod naszej iteracji, czyli w praktyce dla tych wartości 2, 4 i 6 ten kod się nie wykona i nie będziemy mieli informacji w przeglądarce. No i faktycznie mamy 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, czyli te wartości 2, 4 i 6 zostały pominięte. Możemy to nawet napisać jeszcze lepiej, to znaczy będziemy sprawdzali, czy dana liczba jest liczbą parzystą, czyli zapiszmy sobie tutaj razem z modulo sprawdzenie, czy przypadkiem wartość w V, a dokładnie reszta z dzielenia przez 2, czy równa jest na przykład 0, no to w takim wypadku wiemy, że to jest liczba parzysta. Czyli jeżeli mamy wartość 8, to reszta z dzielenia przez 2 to jest 0, a reszta z dzielenia 9 przez 2 to będzie reszta 1. Więc 1 da nam informację, że to jest nieparzysta liczba, a reszta z dzielenia przez 2 i 0 to będzie właśnie liczba parzysta. Więc w takim wypadku pominiemy wszystkie parzyste liczby. No i faktycznie mamy 1, 3, 5, 7 oraz 9. Funkcje pozwalają nam na wielokrotne wykonanie jakiegoś kodu i tworzymy je za pomocą słowa kluczowego function oraz identyfikatora, czyli nazwy funkcji. I zapiszmy sobie na przykład sum. I tutaj są te same zasady jak z tworzeniem nazw zmiennych, czyli nie możemy robić spacji, jak i również znaków specjalnych i tak dalej. No i następnie piszemy listę parametrów, czyli to są wszystkie dane, które będą przekazane do naszej funkcji podczas wywołania. No i oczywiście blok kodu, który będzie korzystał z tych parametrów. Czyli w naszym wypadku damy możliwość dodania dwóch liczb i wyświetlimy wynik w kodzie HTML. Czyli przyjmiemy dwa parametry A oraz B. To oczywiście są nasze zmienne, które będą wykorzystane tylko i wyłącznie wewnątrz naszej funkcji, czyli w tym bloku kodu. I my zapiszemy sobie tutaj przede wszystkim zmienną result, która będzie sumą dwóch liczb A plus B. No i wyświetlimy wynik. To będzie wynik dwukropek oraz odwołanie do result i jeszcze znak nowej linii. Więc jak widać jest to bardzo proste. I teraz wywołamy naszą funkcję, odwołując się do identyfikatora sum, czyli nazwy funkcji i następnie przekazujemy dane do tej funkcji i teraz uwaga, z perspektywy wywołania funkcji, czyli nawiasów okrągłych i przekazania danych mówimy o argumentach. Natomiast jeżeli piszemy definicję funkcji, tak jak tutaj, to w praktyce z perspektywy definicji funkcji to są parametry. Jest to prawie że to samo, no ale to jest istotna różnica. Parametry w definicji, a przy wywołaniu są argumenty. No i przekazujemy na przykład wartość 10 oraz 2, czyli otrzymamy wartość 12 w przeglądarce. I oczywiście możemy tutaj wielokrotnie wywołać tą naszą funkcję w zależności od potrzeb. Zmienimy sobie tutaj na różne wartości i w ten sposób właśnie możemy korzystać z naszych funkcji. No i zobaczmy wynik.
Jak widać, mamy poszczególne tutaj wartości i co najważniejsze, wielokrotnie wywołujemy tenże kod, który oczywiście jest parametryzowany ze względu na przekazane dane do funkcji. Funkcja oczywiście również może zwrócić wartość, którą możemy zapisać w jakiejś zmiennej, czyli zapiszmy kolejny przykład, function multiply i damy wynik mnożenia dwóch liczb, więc zapiszmy sobie na przykład num1 oraz num2. No i teraz za pomocą słowa kluczowego return zwrócimy wynik mnożenia obu liczb num1 razy num2. Więc jak widać, jest to niezwykle proste i następnie wywołamy tą naszą funkcję, przypiszemy wynik do result równy jest oraz multiply, wywołujemy nawiasy okrągłe i mnożymy na przykład 4 razy 5. No i teraz pokażemy tą informację w konsoli, czyli to będzie wynik mnożenia i w naszym wypadku to będzie wartość 20. Gdy definiujemy nasze funkcje, możemy również zapisać domyślne wartości argumentów. Zapiszmy kolejną funkcję getUserData, w której to będziemy zwracali dane użytkownika w postaci tablicy asocjacyjnej. Więc potrzebujemy nazwę użytkownika. Tutaj założymy, że username będzie przekazane. Następnie po przecinku zapiszmy kolejne, czyli na przykład to będzie e-mail. I teraz, jeżeli użytkownik nie przekaże informacji na temat swojego adresu e-mail, no to możemy dać tutaj domyślną wartość, czyli unknown@example.com, czy cokolwiek innego. I tak samo zrobimy z wartością age, czyli wiekiem użytkownika, powiedzmy, że minimalnie to musi być 18, i następnie jeszcze city i domyślnie to będzie wartość unknown. OK, i teraz mając te informacje, zwrócimy sobie tablicę asocjacyjną, z tym, że tutaj skorzystamy z innej opcji, mianowicie wywołamy sobie array i następnie przekażemy poszczególne klucze i wartości, czyli dla nas to będzie klucz username, no i tutaj podstawiamy wartość dla tego klucza jako zawartość username. I tak samo dalsze elementy, czyli zapiszmy sobie tutaj również age jako klucz i wartość to będzie age i do tego potrzebujemy, jeszcze lepiej to sformatujemy, o właśnie, i potrzebujemy jeszcze city, czyli klucz city i następnie wartość z city. No i jeszcze do kompletu dodajmy email z wartości email. OK, no to teraz możemy utworzyć sobie nowego użytkownika, czyli zapiszmy user1 równe jest getUserData i przekazujemy na razie tylko i wyłącznie jeden argument i powiedzmy, że to będzie Kasia i wyświetlimy naszą tablicę asocjacyjną za pomocą var_dump, czyli przekazujemy user1 i będziemy mieli dokładny opis tych danych, które będą w tablicy. Odświeżamy, no i zauważmy, że mamy username Kasia, tak jak przekazaliśmy, natomiast age ma domyślną wartość 18, no i city to jest oczywiście unknown i email również unknown@example.com, czyli dokładnie tak, jak moglibyśmy się spodziewać. I teraz, jeżeli przekażemy dodatkowe dane, na przykład to będzie kasia@example.com, czyli adres e-mail tej osoby, no to oczywiście domyślna wartość unknown@example.com już tutaj nie będzie dostępna. Mamy to, co przekazaliśmy. No i dalej przekazujemy, to będzie wiek, age, na przykład 32, no i domyślna wartość 18 zniknie. No i teraz przekażmy jeszcze city i powiedzmy, że to będzie Kraków. No i ta sama sytuacja, będziemy mieli to odzwierciedlenie w zwróconej tablicy. Więc w ten sposób możemy właśnie korzystać z domyślnych wartości argumentów.